Słuchajcie, czy nas widać w poziomie w pionie? Najważniejsze pytanie. Bardzo proszę, panie realizatorze, sprawdzić. Jest poziom. Elegancja Francja. Ostatnio mieliśmy z tym trochę problemów, ale pewnie się udało. Słuchajcie, za kilka chwil, najpierw się zorganizujemy, poczekamy chwilkę. Niech do mnie stream też dojdzie, bo mnie nie ruszyło jeszcze. Halo, halo. To bardzo ważne, tym bardziej, że będziemy dzisiaj, słuchajcie, o fajnych rzeczach rozmawiać. Będziemy dzisiaj rozdawać takie wspaniałe autografy. Dlatego musi ten mój live tutaj sobie iść. Halo, halo, jedziemy. Pisze ktoś, o której Q&A. No, mamy spore opóźnienie, wiesz, Dawid, czasami tak jest w internetach. Co prawda my jesteśmy, słuchajcie, na tych wszystkich historiach. Halo, halo. Dlaczego nie chce się mój obraz pojawić? Możesz zobaczyć, Dawidek, czy u Ciebie to wystartowało, bo tu wygląda, że jest. Daga jest, witam, wszystko jest ok, tylko ja nie mam podglądu. Słuchajcie, widzę, że tam się już widzimy, czyli Wy nas słyszycie i widzicie, tylko najgorzej, że ja tego nie widzę, a to nie bardzo mi odpowiada. To jest Q&A, przypominam, czyli Wy będziecie zadawać pytania, my będziemy na nie odpowiadać, dlatego my musimy widzieć czat, musimy mieć interakcję, musimy z Wami... Jest! Ok, poszło, Dawidzie, wystartowało. Bartus, witam Cię serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Daga Szabłowska, mam Cię, przedstawiam, przypominam. Będzie kluczową postacią w dzisiejszym Q&A. Oczywiście, kochani, absolutnie dzisiaj wspaniałym gościem, który odwiedził naszą Kurszyn Arenę. Wspaniały facet, słuchajcie, prywatnie mój przyjaciel. Cieszę się ogromnie, że udało nam się dzisiaj tutaj z Wami spotkać. I to jakby jemu poświęcony w głównej mierze ten kochani live. Poznajcie Dawid Jańczyk. Jeszcze raz oficjalnie przywitaliśmy się. Myślę, że już, kochani, wystartowało. Wieraj mówi: dzień dobry, Igorek 99, siemka. Dzień dobry, Olciu, Tomasz, sianko. Dawid, mieszkasz teraz gdzieś blisko do nas, czy dojeżdża? Tomciu, umówmy się, że to właśnie będzie pierwsze pytanie. Na niektóre będę próbował starać się odpowiadać ja, na niektóre pytania będzie odpowiadał Dawid. Natomiast zanim wejdziemy w pełną interakcję, jeszcze cały czas czekamy na Was. Kilka technicznych pytań. Siemanko Torbi, Woli, witam serdecznie. Werej, dzień dobry, wspaniale, że z nami jesteście. Słuchajcie, wiemy już na pewno, że jesteśmy w poziomie. Czy słyszalność jest ok? Nic nam nie opóźnia? Dobrze nas słyszycie? I jeszcze jedno ważne pytanie, czy oświetlenie jest ok? Bo jesteśmy u Gutka w pokoju, to jest akurat, zanektowaliśmy trochę to pomieszczenie dla naszych potrzeb dzisiejszego spotkania, ale zrobiliśmy tak, żebyśmy byli dobrze widziani, dobrze słyszalni. Jest dobrze, pisze Kasper, super. Czy będziecie na dniach w Krakowie, Woli? Na to też podpowiadamy. Ola mówi, wszystko dobrze. Dawid, jak wspominasz czas? Blaubeeren. To... Blaubeeren, Niemcy. Bardzo fajny czas, nowe doświadczenie. Aha. Niestety po 3 miesiącach kontuzja uniemożliwiła mi dalszą grę i musiałem wracać do Polski. Blaubeeren to jest przygoda tu z zamiedzy, czyli z niemieckiej części. Słuchajcie, myślę, że do tej kwestii za momencik dojdziemy, natomiast ja jeszcze cały czas opóźniam nasz live. Chciałbym, żebyście pomogli nam takie ramy czasowe ustawić. Nie będziemy, Dawid, do dłużej jak do 3 rano. Tak jak Ci obiecałem, słuchajcie, o 3 kończymy, także doróbcie sobie popcornu, kawy, wszystkiego, co tam chcecie. My mamy tematów tyle, że na pewno Was nie zanudzimy, a tak zupełnie serio, chcielibyśmy jeszcze dzisiaj wspólnie meczyk obejrzeć z Dawidem, także myślimy, że w granicach 1,5 do 2 godzinek, kochani, cała ta nasze to spotkanie będzie z Wami trwało. Pamiętajcie, że głównym gościem dzisiejszego mojego spotkania i odcinka jest Dawid Jańczyk. Zaraz postaram się kilka faktów z jego sportowego życia przytoczyć. Być może do tego będziecie mieć jakieś pytania. Druga sprawa, pamiętajcie, że w trakcie tego będziecie losować autografy Dawida. Mamy marker, mamy wszystko. Autografy będą z dedykacją i co ważne, słuchajcie, na limitowanej serii formatu A4, czyli antyramka, pamiątka, naprawdę fajna, bardzo fajna. To jest akurat pierwsze zdjęcie, chyba pierwsze w Twojej koszulce Gieksy, tak? Na gorąco, pełen spontan, koszulka, cyk, pamiętam okoliczności tego zdjęcia. Opowiem Wam, w jaki sposób się spotkaliśmy, jak to się stało. Akurat miałem tą przyjemność być takim pierwszym kontaktem Dawida tutaj ze mną. Chyba tak było, co? No,
przede wszystkim tutaj jestem z twojego... Jesteś, dziękuję. Jesteś tu dlatego, że jesteś fajny facet, mamy fajny pomysł na przyszłość, na życie. Ja staram się bardzo skromnie, ale generalnie jakby odbierałem Dawida z dworca, ten dzień spędził z nami, był z nami nawet na treningu w Kochlicach z Kudełkiem, zanim spotkaliśmy się z prezesem MP Trans, który tutaj jakby jest głównym motorem całego przedsięwzięcia, że Dawid Jańczyk z nami. Jakby zaufał Dawidowi, zaufał mnie i stało się jak się stało. Natomiast słuchajcie, jeszcze chwileczkę nie czytam, nie zadawajcie jeszcze pytań, jeszcze chwilkę, oszczędzajcie energię, notujcie, postaram się na wszystkie odpowiedzieć, tylko jeszcze raz. Ja się teraz, jak Jurek Owsiak, tak szybko gadam, bo mam dużo do powiedzenia, kochani, ale ja bym nie chciał tu dzisiaj za dużo gadać, chciałbym oddawać głos właśnie Dawidowi. Ale zanim to się stanie, to pamiętajcie, 1,5-2 godzinki, tyle chcemy Wam z tej soboty ukraść. Trafią do Was autografy. Chciałbym na starcie przypomnieć, dlaczego do Was one trafią. Jakbyś, Dawidku, przepraszam, w swoim telefonie odszukał fanpage GKS-u Cementu. Ja Wam za momencik pokażę do kamery, co trzeba było zrobić, żeby wylosować taki autograf. I uwaga, do końca tego odcinka, dopóki trwa ten live, możecie wziąć udział w konkursie. Do tej skrzyneczki będą trafiać losy, które Mamcia będzie wypisywać, słuchajcie, wszystkich z Was, którzy chcecie wziąć udział w konkursie. Zobaczcie, mamy fanpage, wygląda... Czekaj, Dawidku, coś zgasiłem. Okay. Słuchajcie, mamy fanpage, on wygląda tak, jak teraz zaprezentuję. GKS Cement Raciborowice. GKS Cement Raciborowice, jak widzicie, 932 obserwujących, 773 polubień. To na pewno ogromny sukces naszej strony, naszego wspaniałego projektu, jakim jest bez wątpienia GKS Cement Raciborowice. Natomiast każdy z Was, kto chce wziąć udział w losowaniu tego tutaj autografu, to cofamy do tyłu troszkę, Dawidku, pomóż mi, bo cofamy do tyłu. Słuchajcie, jest tutaj post, który jest na samej górze jako post wyróżniony. Stoimy tutaj z Dawidem na meczu, notabene Legii Warszawa. Legia wygrała w Zagłębiu w Lubinie. Tutaj właśnie dostaliście informację, że takie autografy losujemy. I każdy, uwaga, kto po pierwsze zalajkuje stronę, czyli da lubi bądź poobserwuje. Drugie, udostępnij ten post, oznaczając trzech znajomych, będzie losował autograf. Słuchajcie, dla osób, które mogą je odebrać osobiście, uwaga, każdy, kto się pojawi na meczu Gieksy, a dzisiaj udostępni ten post i zrobi to, o czym mówię, dostaniecie z dedykacją wspaniałą pamiątkę. Natomiast dla osób, że tak powiem, ze świata, z Polski, ci z Was, którzy oglądacie nas z daleka, będziemy za kilka chwil losować szczęśliwców, do których w formacie A4 nienaruszonym to trafi. Także jeszcze raz, gonimy na GKS Cement, lajkujemy, udostępniamy post i uwaga, print screen z tej sytuacji wysyłamy do Daga Szabłowska. Słuchajcie, dlaczego do Daga Szabłowska? Bo ja nie chcę się tym zajmować w trakcie, a Daga będzie nam donosić na karteczkach Wasze imię i nazwisko osób, które tego dokonały. Także uwaga, słuchajcie, co mówię, ale w międzyczasie róbcie swoje, jak kaczuszka. Ona płynie po wodzie, nikt nie widzi, a nóżki robią robotę. Wiesz, o co chodzi? Tak trzeba, tak trzeba. I teraz wysłuchajcie, słuchajcie, ale róbcie robotę, róbcie print screen swoich polubień naszej strony GKS-u Cement Raciborowice, wysyłajcie do Dagi, a od Dagi karteczka trafi tu. Potem ciach, pach, pach, losowanko, autografik trafia do Ciebie. Jeszcze raz. Ci z Was, którzy lokalnie to zrobią, dostaniecie autograf na meczu naszego GKS-u za tydzień z BKS-em Bolesławiec. Także do dzieła, wydziałajcie swoje. Czyli tak, zrobiliśmy tytułem wstępu ramówkę, co będziemy robić, jak to będzie wyglądać. Dlatego jeszcze raz zachęcam i czekam na pierwsze nazwiska, które się tutaj pojawią. Daga Szabłowska, pamiętajcie, na Messenger Daga, ona jest też tutaj moderatorem. Do moderatorów mam prośbę, przypominajcie proszę, co jakiś czas widziałem tutaj Olę Sołtysiak. Olciu, gdybyś wkomponowała taki tekst, który co chwilkę wrzucisz tutaj, że przypominamy, że trwa konkurs z autografami, prosimy o kontakt z Dagą Szabłowską i tam wtedy będą do Dagi wrzucać te tutaj historie. Czyli jak widzicie, zaangażowany w to przedsięwzięcie jest po raz kolejny cała moja rodzina, ale my jesteśmy ześwirowani, ale pozytywnie. Myślę, że pozytywnie. Nie spotkałeś takich ludzi, nie? No, raczej nie. Okej, super. Słuchajcie, Dawid, to mówię, wspaniała postać, spędzamy regularnie każdy czwartek, słuchajcie, w temperaturze blisko 100 stopni, czasami nawet ponad. Chodzimy sobie do sauny, prowadzimy bardzo sportowy tryb życia.
mimo wszystko wczoraj pobiegałem piątkę, szóstkę, pierwszy raz szóstkę, wczoraj mi się wkręciła szóstka, bo nie w tą stronę pobiegłem i wiesz, to nie tak, że chciałem tą szóstkę, wybiegłem po piątkę, zrobiłem szóstkę, ale już biegałem też i dyszki, ale w czwartki zawsze się tam odparzamy. I teraz tak, dziękuję Oleczko, ona napisała, cześć Kiero, Andrzej Socha nas też ogląda, pozdrawiamy serdecznie największego kibica Legii Warsaw i Dawida. Dlatego teraz słuchajcie, dosłownie 3 minuty króciutko opowiem o sylwetce Dawida, dobra? On jest do tego pewnie mocno przyzwyczajony, dlatego że Dawid Jańczyk, szczególnie młodym widzom chciałbym przypomnieć, to osoba niesamowicie medialna, ale nie dlatego, słuchajcie, że fajny i przystojny gość, chociaż to też jest pewnie bardzo ważne, mój przyjacielu, kochany. Ale przede wszystkim, kochani, Dawid zrobił rzecz nieprawdopodobną w sumie dla jednych w odległym, dla drugich nie tak odległym czasie. Wiecie, moje pokolenie żyje cały czas na remisie z Wembley za czasów Janka. No wiecie, o czym mówię, tak? Ja już bym chciał tych nowych sukcesów trochę, ale nie, my ciągle Wembley, Janek i teraz na szczęście Lech coś tu trochę miesza. Trzymamy kciuki za kolejarza. Niech miesza. Niech miesza. Fiolka jest do ogrania, słuchajcie. Trzymamy kciuki. Okej. I teraz słuchajcie, Dawid jako, nie boję się tych słów, jeden z najbardziej, kochani, rokujących, największych talentów młodego pokolenia, słuchajcie, przebojem wdziera się na salony. W moim odczuciu idzie to nawet za szybko. Jakby takie ja odnosiłem, kochani, wrażenie, kiedy przyglądałem się jego karierze. Dlatego, że słuchajcie, najpierw mistrzostwa Europy, zawrotne tempo, słuchajcie, bramki strzela na Argentynie, U20. Wspaniały w ogóle występ, to chyba od tego tak naprawdę się ten ogromny świat Dawid zaczynał, tak? Tak, tak. Bo po drodze Sandecja, Nowy Sącz, potem kochani Legia Warszawa, CSKA Moskwa. Słuchajcie, młodzi, nawet nie macie wyobrażenia, ile to jest pieniędzy, 4 miliony euro i jeszcze do tego 200 tysięcy. Nie będę 200 tysięcy załatwiło sprawę, słuchajcie, do końca życia z ryb nie wychodzę. A Dawid za 4 miliony 200 tysięcy euro trafił z Legii Warszawa do CSKA Moskwa. Wtedy był to jeden z największych transferów i do dzisiaj zresztą jest cały czas w topie. W tamtym czasie chyba Fabiański, jak dobrze pamiętam. Tak, Łukasz poszedł do Arsenalu za 200 tysięcy więcej. No ale to są, słuchajcie, już przy 4 milionach jakby kosmetyczne kwoty. Aczkolwiek mówię, no 200 koła, coś tam parę dziur by połatał, słuchajcie. I teraz tak, kochani, jeden z moich przyjaciół, agent piłkarski Michel Thierry, mówi, że on do końca życia będzie pamiętał to, co Dawid zrobił jego ukochanym Belgom. Słuchajcie, Witzel, Vertonghen, kupę znanych osobistości przyjechało na eliminację pograć w piłkę z Polakami. No nie siadł im ten mecz. Dawid w tym meczu pocisnął, zdaje się, 3 sztuki. Jeszcze jedną dołożyli, odprawiliśmy Belgów 4-0. Tak, tak, 4-1, przepraszam. To prawda, co mówię, chociaż ja już też widziałem pokonanych Belgów przez Smolarka. Nawet wtedy marzłem tam w Chorzowie, pojechaliśmy z bratem, pamiętam. Też były eliminacje, ważny mecz i tak dalej. Ale nieczęsto nam się zdarza tych Belgów pokonywać. Pamiętacie, co się parę dni temu działo. Styrali nas ogromnie, pokazali taki futbol inny troszkę. A Dawid wtedy rozmontował ich, słuchajcie, w drobny mak. Wtedy otworzyły się salony, otworzyło się bardzo dużo. Wtedy potoczyła się kariera, słuchajcie, w zawrotnym, błyskawicznym tempie. Po drodze zwiedził kilka klubów w Ekstraklasie. Korona Kielce, Piast Gliwice. Do tego, słuchajcie, Lokeren, czyli klub naszego słynnego Włodka Lubańskiego. Zresztą wyprzedzę fakty, Dawid trenował z Włodkiem Lubańskim, kochani, treningi strzeleckie. Dawid w tejże właśnie Belgii, w Lokeren, zdobywał miejsce na podium jako trzeci w klasyfikacji najlepszego strzelca. Królem zostawał Lukaku. Drugie miejsce, pamiętasz? Benteke, słuchajcie, na drugim miejscu i trzeci nasz Dawid Jańczyk. Słuchajcie, kochani, można by gdybać, co by się stało, gdyby nie okoliczności zewnętrzne, gdyby nie choroba, która gdzieś się po drodze pojawiła. Tak, mówię choroba, oczywiście większość z Was o niej wie, większość z Was kibicuje nam bardzo pozytywnie, trzyma kciuki. Słuchajcie, ja tylko od siebie mogę powiedzieć, że Dawid się z nami tu świetnie zaadoptował, fajnie się trzyma, natomiast słuchajcie, ja dałem kiedyś świadectwo na temat własnej osoby, miałem również niepoukładane te historie, nie umiałem sobie radzić z alkoholem, dzisiaj ponad 20 parę lat, szczęśliwie jestem
no, szczęśliwym tatą rodziny, realizuje się w kilku projektach. W tym momencie spędza mi sens powiek projekt w VfL Bochum. On generuje tyle emocji u mnie, wiesz, co nasz GKS, także ja już muszę na ryby. Słuchajcie, ja w tej chwili jestem jak posypany jakimś pyłkiem i tak dalej, bo kiedy odpala się ten livestream, kiedy jesteście z nami, kiedy ponad 53 osoby w tym momencie z nami jest na live'ie, to ja czuję Was, ogromnie się cieszę, dziękuję, że postanowiliście tą sobotę z nami spędzić i nie traktuję Was jako zwykłe cyfry czy liczby, tylko nasz kanał wygenerował blisko 150 tysięcy widzów i to ludzi, którzy się wychowali na naszym kanale, którzy mają ciekawych dużo wspomnień i do dzisiaj czasami słyszę: Dawid, panie Szabowski, dziękuję za dzieciństwo, dziękuję za to, że pan z nami był, dziękujemy za tą Kruszynę Arenę i tak dalej, ale nie o tym chciałem mówić. Powiedziałem, że króciutko, nie da się króciutko przedstawić Dawida, natomiast ogromnie się cieszę, że tutaj z nami jest, ogromnie się cieszę, że mogę go nazywać przyjacielem, ogromnie się cieszę, że mogę go wspierać swoim doświadczeniem, które mam niemałe, jeżeli chodzi o te kwestie związane z kwestiami alkoholu czy innych rzeczy, no, średnich, niedobrych, powiedzmy, tak? Dlatego na dzień dzisiejszy jest nam dobrze, mówię przynajmniej za siebie, ja jestem bardzo szczęśliwy w obecnej sytuacji, żyje mi się naprawdę świetnie, uwielbiam nasze czwartki w saunie, uwielbiam nasze spotkania, cieszę się, Dawid, że jesteś dzisiaj ze mną i ja oddaję... Się cieszę. Okej. Okay. Ja już oddaję głos mojemu Dawidkowi, kochani. Przepraszam, że przydługo to wszystko trwało, ale chciałem, żebyście spokojnie zasiedli. Ja teraz sobie wrócę do kawki i zaczniemy czas pytań. Dlatego w tym momencie pamiętajcie tylko, że czekamy na Wasze print screeny do Dagi Szabłowskiej. Ola już to napisała dla Was, a my w tym momencie przechodzimy na pytania. Pierwsze pytanie, jak dobrze cofam do tyłu. Słuchajcie, Wy już je zadawajcie, ja się cofnę i będę je odtwarzał tam z tyłu. Można zadawać pytania, minimum pyta oczywiście. Siemanko Dawid, czy mieszkasz teraz blisko, czy dojeżdżasz do Raciborowic? Mieszkam obecnie w Bolesławcu, a do Raciborowic dojeżdżam codziennie z chłopakami. Mamy dwóch fajnych piłkarzy z Brazylii. I z nimi pilnuję ich, zawożę, jeździmy też z kolegą z drużyny Stadziem. No i myślę, że na razie to tak zostanie. Myślę, że będę mieszkał na stałe też w Bolesławcu. Dawidku, dołożę jeszcze pytanie. Ile razy w tygodniu trenujecie? Trenujemy 3 razy w tygodniu, okay. I to jest bardzo fajnie, jeśli chodzi o... Mówimy o A-klasie. O A-klasie, kochani. No, przede wszystkim ja też trenuję indywidualnie, więc mam cały tak naprawdę tydzień treningu. Słuchajcie, Bolesławiec, Raciborowice to jest odległość 15 km. Czyli jak gdyby, odpowiadając na Twoje pytanie, ja też dojeżdżam tam na mecze, komentowanie i tak dalej, ale generalnie Bolesławiec i Raciborowice to my traktujemy jako lokalnie jedno miejsce. Czasami we Wrocławiu z Psiego Pola do centrum, żeby się dostać, trzeba stracić godzinkę, a my do Raciborowic idziemy 15 minut. I w tychże Raciborowicach w tym roku organizujemy VfL Bochum Camp. Ale o tym będę mówił w międzyczasie, jak się pojawią na ten temat pytania. W czerwcu mamy na obiektach GKS-u Raciborowice obóz, w którym Dawid też będzie miał swoją rolę. Także myślę, że Wam odpowiedzieliśmy na to pytanie. Czy będziecie na dniach w Krakowie? Ciężko woli to powiedzieć. Mamy teraz naprawdę bardzo dużo pracy związanej z Bochum tutaj kampem. Słuchajcie, dokładnie 28 marca przyjeżdża tutaj do nas Dariusz Wosz, o którym już wiele opowiadaliśmy. To jest człowiek legenda niemieckiej piłki, jeszcze tej wschodniej DDR. Słuchajcie, zresztą z Piotrem Rejsem razem... Koszulkę z tyłu. Tak, dokładnie tak. To jest koszulka Darka Wosza, którą Gutek wygrał, wygrywając obóz właśnie tego typu kamp w Krakowie. Następstwem tego zwycięstwa był wyjazd na testy do Bochum i potem do Borussii Dortmund i do Duisburga, bo te trzy miejsca zwiedziliśmy dzięki temu, że odwiedziliśmy kiedyś taki obóz. Także Darek Wosz przyjeżdża tu 28, pan dyrektor Dariusz Wosz, ja przepraszam, tak po niemiecku trochę tam bardziej po imieniach się operuje. W każdym razie też jesteśmy w bliskim kontakcie i 28 będzie z nami. Było pytanie, Dawid, jak wspominasz Blemberen od 89 Balbin? Już odpowiadaliśmy, że fajnie, natomiast kontuzja za szybko zakończyła jego niemiecką przygodę. A kiedy to było, Dawidzie?
To był 2019 rok. 2019, czyli 3 lata temu. Słuchajcie, no dla nas jako dla Gieksy tak miało być. Dzisiaj jest Dawid z nami i bardzo się z tego cieszymy. Kochani, jedziemy dalej. Dagusia mówi OK. Dawid, czy myślisz o byciu trenerem grup młodzieżowych? Rozumiem, że mówimy o zakończeniu bardziej kariery, bo oczywiście można godzić te funkcje, tak sobie myślę. Ale... Tak, na pewno można je godzić, ale jeszcze w tym momencie potrzebuję większego doświadczenia nabierać. Myślę, że przy naszym obecnym trenerze uczenia się pewnych zachowań. No i też wiadomo, no, treningi z dziećmi to jest troszeczkę inna bajka, tak? Czy z młodzieżą, trzeba wiedzieć, jak to rozróżnić. Myślę, że potrzebuję troszeczkę czasu, doświadczenia, ale na dzień dzisiejszy mam tak naprawdę nie myślę o tym, żeby trenować, ponieważ mam zbyt dużo tak naprawdę zajęć na głowie. Praca, treningi, praca przede wszystkim też nad sobą, to wszystko jakby nie pozwala mi na to, na dzień dzisiejszy, na ten moment. A co będzie dalej, no to zobaczymy. No, myślę, że na pewno będzie to, na pewno zostanę przy piłce, a w jakim kierunku będę chciał iść, no to jeszcze zobaczymy. Okej. Okay. Słuchajcie, świetne, rzeczowe, konkretne pytanie. Ja dopowiem jeszcze od siebie dwa słowa. Inaczej, Dawida doświadczenie jest potężne. Dalsza część pytania była taka. Z Twoim doświadczeniem i wiedzą mógłbyś fajnie wpływać na młodych zawodników. Powodzenia w GKS-ie. Dlatego kończąc też tą wypowiedź moją, tak, okej, okay, ja wiem, że przy moim doświadczeniu i nie tylko piłkarskim, ale też życiowym mógłbym rzeczywiście dużo pomóc i wspierać młodych piłkarzy, ale tak jak mówię, potrzebuję doświadczenia obycia się w tym zakresie po prostu młodzieży, żeby dobrze ich prowadzić. Myślę, że doświadczenie mam, ale takie obycie i podjęcie na przykład próby tego, to jest przede wszystkim. No, najważniejsze jest to, żeby zacząć, ale tak jak mówię, no, na razie czas mi na to nie pozwala. Słuchajcie, powiem jedną rzecz odnośnie tej wypowiedzi. Gdyby się udało, Dawid, zmiksować moje cechy osobowości, Twoje doświadczenie, powstałby naprawdę, słuchajcie, ciekawy trener. Ciężko by było nas do Mourinho jakby tutaj porównywać, dlatego że większość trenerów marzy o słuchaniu hymnu Ligi Mistrzów, czyli oni gdzieś tam chcieliby z seniorami u góry i tak dalej. Ale prawda jest taka, że to właśnie tam z dzieciakami trzeba wykonać naprawdę wspaniałą robotę i często ci trenerzy oddają swoje życie, ale tak naprawdę, słuchaj, ktoś za nich spija te śmietanki potem. I oczywiście trener ma ogromną satysfakcję, że przyprowadził chłopaka, który tutaj odtrącany, wyganiany z Legii i tak dalej, w tej chwili u Mourinho w Romie pierwsze skrzypce, 18 czy 19-letni talent, którego tutaj w Polsce nie rozpoznano. Ale w tym momencie są trenerzy, którzy z nim po drodze trenowali. Z jednego z nich znam. Pozdrawiamy serdecznie trener Sawek Łokaj. Pracował też z Gutkiem. Mówi, Sawek, mam ogromną satysfakcję, że facet popracował ze mną. Dzisiaj jest przy Mourinho. Ma szansę właśnie na słuchanie hymnu Ligi Mistrzów. Natomiast chciałbym Ci tylko powiedzieć, Dawid, jedną rzecz do Twojej wypowiedzi. Jestem przy dziecięcej piłce 11 lat. Nie lubię się czuć fachowcem. Nie lubię. Tak samo jak komentuję mecze i tak dalej. Czasami mylicie pojęcia. To nie jest kurtuazja, że ja się na tym nie znam. Ja naprawdę się na tym nie znam. Ja nie rozumiem nóg postawnych, cuda. Jak rozmawiam z typowym trenerem piłkarskim, który jeszcze przeszedł jakieś tam kursy UEFA, BC, D, UETY, strety i zaczyna mi nagle wrzucać zdaniami, że czasami mam wrażenie, że piłka nożna, można studia zrobić tutaj, referaty, doktoraty pisać. Słowa, które czasami patrzę, jak trener dzieciakowi przekazuje jakąś wiedzę, to on z tego połowy nie zrozumiał, jak niskim pressingiem, wysokim. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Tak, to są zupełnie inne dyscypliny sportu. I dziecięca piłka, i ta dorosła. To są zupełnie inne dyscypliny. Właśnie o tym mówisz. To doświadczenie, obycie się. Tak. Doświadczeniem okej, okay, wspierać, pomagać i tak dalej, wyszukać talenty, to nie jest problem. Znaczy w moim mniemaniu i w moim jakimś doświadczeniu, to nie jest problem znalezienia. Tak, i dlatego tak. To obycie właśnie z grupami młodzieżowymi,
a później przejście, przeniesienie ich do grupy seniorskiej, do profesjonalnej ekipy. Jest to zupełnie, inny klimat. Dlatego ja wam powiem szczerze, ja bym się świetnie czuł jako trener, ale tych najmniejszych grup, gdzie nie mogę zrobić im krzywdy, bo jak ja nigdy nie byłem piłkarzem, jak ja nie znam atmosfery z szatni, ja nie wiem, co to znaczy grać łokciami, pchać się. Ja gram na Orliku co piątek, ale jak mamy stykówkę, to oboje zabieramy nogę. Rozumiecie, bo my przyszliśmy się rekreacyjnie pobawić, a nie przywalić 3 punkty, o premię zagrać i tak dalej. Ja tego nie znam, dla mnie to jest obcy klimat w ogóle. Dlatego z bambiniakami mógłbym się świetnie bawić, dlatego ja świetnie was na obozie ugoszczę. Słuchajcie, na VFL każdy z was, kto pojedzie ze mną tutaj na nasz obóz, wróci z takim bananem. Naprawdę, słuchajcie, przez 7 lat, że tak brzydko powiem, przemieliło się z nami około 1000 dzieci, kochani. Każdy wracał szczęśliwy, każdy z deklaracją powrotu. Natomiast słuchajcie, dla mnie to jest w ogóle no, wielki komplement, kiedy jadę na obóz z 50 dzieci, za rok organizuję obóz, a 40 jest już zapisana. No. Tych samych, co byli. Właśnie super. I właśnie też chciałbym przerwać się sekundkę, bo to jest bardzo fajne, co mówisz. Naprawdę jestem pod wrażeniem w ogóle całego tego przedsięwzięcia teraz, co będzie. I właśnie o tym doświadczeniu mówię. Dla mnie też jest super, że będę mógł w nim uczestniczyć, bo nauczę się pewnych zachowań tak naprawdę, które będą mi przydatne w późniejszym, moim rozwoju. Tak? Słuchajcie, wspaniale odpowiedziałeś na to pytanie, po co ma z fusów wróżyć, kochani? Czy pójdzie z jego doświadczeniem, jeżeli poukładamy wszystkie prywatne sprawy? Ci z was, którzy jesteście z nami blisko, wiecie o tym, tak? Tego nikt nie ukrywa, cała Polska tym żyła, Dawida sukcesami, a potem porażkami, potem próbą odbudowywania się i tak dalej. Dlatego, jeżeli ja mam takie wrażenie, poznając Dawida, to naprawdę wspaniały i dobry facet, bardzo wrażliwy, jak większość osób, których no, dotyka problem uzależnienia alkoholowego, ale kiedy jakby opierze się, czyli dzisiaj jest taką kaczuszką z lekkim piórkiem, ale jak się opierze, bo ja się czuję już taki, wiesz, dorosły ptak tutaj. Ponad 20 lat. 20 lat, ale nie chodzi o to, ale dalej nie jestem pewny, czy jutro czasami, nie daj Boże, w tym piórku będzie nie kawa, tylko coś innego, bo to choroba jest i tyle. Na dzień dzisiejszy Bóg mi błogosławi, otaczają mnie wspaniali ludzie. Kochani, na ręce oczywiście Marcina Pitery składam największe podziękowania, bo to jest w ogóle, słuchajcie, w moim prywatnym życiu, w życiu Dawida, w ogóle projektu GKS-u Raciborowice, to jest, słuchajcie, persona, która naprawdę zrobiła absolutnie ogromnie dużo. Także ja na dzień dzisiejszy wiem tylko jedno, Dawid, że na dzień dzisiejszy, czy ty będziesz menadżerem, czy będziesz trenerem dorosłych drużyn, czy dzieci i tak dalej, pokaże czas. Ale świetne pytanie, myślę, że wyczerpująco, aż za bardzo pewnie na nie odpowiedzieliśmy. Słuchajcie, lecimy dalej i teraz pojawia się pytanie, które jakby byliśmy pewni, że się pojawi prędzej czy później. Autorem jest Sopel, witaj Sopel serdecznie. Dawid, jak wygląda twoja sytuacja z uzależnieniem? Powiem, kochani, tak, to jest pytanie skierowane do Dawida, ale również i do mnie, dlatego że ja ponad 20 lat, jak w naszych luźnych rozmowach słyszycie, nie używam chemii C2H2, już nawet nie pamiętam, jak to się nazywa. Prędzej zapamiętałem, Dawid, że jak L4 wpisywali, to ma alkoholik swoją chorobę i nazywaliśmy się F5 chyba, czy F... Nie, F22, bo już tego też nie pamiętam. I dobrze, nie muszę tego pamiętać, ale generalnie nie używam tego. Natomiast, słuchajcie, uzależnienie, powiem wam tylko jedną rzecz, nie może być rozpatrywane w kategorii grzechu. Żaden alkoholik, nawet jeżeli macie w swoim środowisku, nie daj Boże, tatę, mamę, siostrę, brata, bo obojętnie jak wysoko są postawieni, jakie prowadzą tryb życia, czy w portfelach mają setki tysięcy, czy tylko setki złotych, czy w ogóle nie mają pieniędzy i ciągle pożyczają, żeby na wszystko stykało. To jest, kochani, nieważne. Uzależnienie wszystkich dokładnie w ten sam sposób wycina. Nieliczni szczęściarze mają to szczęście, że przy pomocy, przy wsparciu siły wyższej, jedni uważają, że to Bóg, inni nie wierzą, uważają, że siłą wyższą jest natura i tak dalej. My nie chcemy w te tematy wchodzić. Jedno jest pewne. Coś sprawiło, że siedzę tu trzeźwy i postawiło na moim drodze ludzi, którym do końca życia będę wdzięczny. Józiu Mielewski na pewno nie ogląda tego live'a. Mój przyjaciel serdeczny z Wrześni. On mniej więcej, Dawid, tak samo jak my, podał mi rękę w początkowych moich dniach, kiedy nie wiedziałem, co jest 5, bałem się własnego cienia. Słuchajcie, byłem zakompleksiony. Nie rozumiałem, dlaczego ciągle wracałem do tego, choć nie chciałem, choć źle mi z tym było. W każdym razie, zanim Dawid dwa słowa na ten temat powie, to ja przypominam jedną rzecz.
napiszcie do Daga Szabłowska, puśćcie jej print screen, a tobie, Mamciu, jak mnie słuchasz, wchodź do folderu inne, bo jak nie są twoimi znajomymi i ci wyślą, to ty musisz tam w inne wejść i wtedy dopiero się dokopiesz do tych print screenów i przynoś nam tu imiona, nazwiska, Dawid będzie podpisywał autografy, bo ja wiem, że wam się z nami świetnie gada, jest nas już ponad 60, przez chwilę było nas 70 osób, dlatego w tej chwili lajkujcie stronę GKS Cement Raciborowice i wysyłajcie ten print screen do Dagusi, autografy na was czekają. Natomiast jakie są twoje w ogóle, Dawidku, właśnie odczucia, tak jak pytanie Sopla, witam Dawid, jak wygląda sytuacja z uzależnieniem? Uzależnienie to jest bardzo pojęte, szeroko pojęte słowo, znaczenie tego. Mogę powiedzieć w ten sposób, że na dzień dzisiejszy wszystko jest na dobrej drodze do tego, żeby zaprzestać, nie pić nigdy. Najważniejsze w tym momencie, jak właśnie mówisz sobie, że najważniejsze to jest 24 godziny. Dla mnie to jest bardzo ważne. Staram się tym na dzień dzisiejszy funkcjonować. Tak jak wcześniej wspomniałem, wcześniej gdzieś tam się plątałem, pamiętam, myślami, ale tutaj moje myśli zbiegają tylko wyłącznie do pracy fizycznej, psychicznej, nad sobą, treningach z trenerami. Wiadomo, mam trenera w drużynie, bardzo dobry trener. Tak samo mam trenera mentalnego. Wszystko tutaj jest poukładane tak, jak powinno być, co powoduje też mój spokój wewnętrzny, psychiczny, gdzie nie potrzebuję po prostu myśleć nawet o tym. Nie mam czasu, nie chcę po prostu i na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że wszystko jest bardzo dobrze i się udało. Słuchaj, inaczej. Może tak powiedziałem, przepraszam, to nawet nie udaje, tylko po prostu ja tego chcę, ja tego potrzebuję, pragnę być w porządku sam ze sobą. Natomiast super, żeby dokończyć tylko w jednym zdaniu, moglibyśmy poświęcić temu 3 czy 4 godziny. Jeżeli kiedyś będziecie potrzebować takiego spotkania typowo uzależnieniu, bo być może właśnie wasz brat, być może siostra, ja jestem otwarty, ja nie mam zahamowań. Kochani, ja się tego nie wstydzę, ale ani się też tym nie chwalę. Żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ja dzisiaj na tym etapie życia, na jakim jestem, ja czerpię siłę zdawania świadectwa. Czyli patrząc w to okno i mówiąc wam, słuchaj, mam na imię Sabek, jestem alkoholikiem, dzięki Bogu 20 lat trzeźwym, nie jest to dla mnie powód do wstydu, ani też do dumy, ale daje mi to siłę. Okay? Nie chcemy za wiele na ten temat rozmawiać, natomiast jedno jest pewne, kiedyś, jak będziecie mieli potrzebę, to rozwiniemy ten temat szerzej, dobra? Natomiast dzisiaj, jakbyście chcieli troszkę więcej informacji właśnie na temat sportowych przygód Dawida, gdzie, jak grał w piłkę, dlatego że to chcielibyśmy o tych wszystkich sytuacjach wam opowiedzieć. Dlatego w tej chwili przypominam oczywiście, że czekamy na wasze karteczki, żeby podpisywać autografy. Będę to czynił co jakiś czas, bo dochodzą też nowi widzowie. Jak polubisz stronę GKS Cement Raciborowice, to taki autograf formatu A4 z dedykacją dla ciebie wyślemy. Albo przekażemy na meczu w Bolesławcu. Teraz tak, idziemy dalej, kochani. Czy znamy Dawida Kwiatkowskiego? Pyta Litka Janiak. Kwiatkowski bardzo popularne nazwisko, dlatego ja wielu Kwiatkowskich znam, natomiast no jedziemy dalej. Kiero nas pozdrawiał. Teraz mamy, kochani, tak. Jakim klubem grasz? Aha, Darek Wiącek, w jakim klubie grasz? No oczywiście jest z nami w GKS Raciborowice. Dawid, super, że jesteś szczęśliwy z twojego doświadczenia, co tak naprawdę pomogło wyjść z tej dziury. Pisze M. Boyan. Jeszcze raz, Dawid, super, że jesteś szczęśliwy z twojego doświadczenia. Co tak naprawdę pomogło wyjść z tej dziury, w cudzysłowie? Rozumiemy, że dziura to jest właśnie mroczne macki alkoholizmu. Tak przynajmniej ja rozumiem dziurę. No. Ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Przede wszystkim myślę, że same chęci tutaj nie byłyby w 100% nie gwarantowałyby mi tego, żeby być tutaj, gdzie jestem, ponieważ nieraz chciałem, próbowałem, nigdy nie chciałem tak naprawdę pić alkoholu, no ale on okazywał się zawsze silniejszy.
A udało mi się to, może nie udało, a jakby kontynuuję tą swoją abstynencję. Dlatego, bo sam tego wewnętrznie potrzebuję po prostu. Ale przede wszystkim mam wokół siebie ludzi, którzy znają mój problem. Ale nie chodzą za tobą, za komarę, ani cię nie wiążą. To nie na tym polega. To nie na tym polega, dokładnie. Tak się z tego nie wyjdzie. Mam wokół siebie ludzi, którzy to rozumieją, mam trenerów, mam trenerów mentalnych, tak wspominałem wcześniej, którzy bardzo mi dużo pomagają w tym i przede wszystkim też pomocna dłoń pana Marcina Witery, który jakby odnowił moje życie, tak, które prowadziłem kiedyś na dobrym poziomie, który pokazał mi na nowo, po ciężkich sytuacjach, które przeżyłem w ostatnich latach, jak można normalnie, fajnie, z czystą głową funkcjonować i cieszyć się z każdego dnia. I to jest coś wspaniałego. Trafiłem tu naprawdę na mnóstwo dobrych, pozytywnych ludzi, którzy dają mi szczęście i ja nareszcie czuję się jak piłkarz. Mimo, że to jest klasa A-klasa. Dobrze, wyprzedza fakty, bo my do okręgówki bardzo chcemy. W tym sezonie będziemy w okręgówce. Fajna pewność siebie, super. Trzeba jeszcze parę punktów wykręcić, ale jest szansa. Spokojnie, myślę, że damy radę. Okay. I tak jak mówię, no, ludzie, którzy mnie otaczają, to jest bardzo ważne. Ludzie, którzy są pozytywnie nastawieni do mojej osoby, którzy są silni w sobie, na których ja też mogę się wzorować i czerpać pozytywne korzyści. Kochani, Dawidek wyprzedził jedno bardzo ważne pytanie. Właśnie sam tutaj użył. Napisaliście wow, a klasa, wysoki poziom. Pewnie Gabriel, w twoich odczuciach może to być jakiś sarkazm. No, ciężko mi powiedzieć, przeczytać. Zaraz zanim leci kolejne pytanie od Niko. Pozdrawiam cię, Niko. Masz ładny herb, warty Poznań. Siema, Dawid. Czy chciałbyś znowu grać na wysokim poziomie, czy zwiedzać małe miasta, wsie i tam grać? Zanim Dawid odpowie na to pytanie, to chciałbym wam powiedzieć jedną ważną rzecz. Kiedy zadzwoniłem napisałem do Dawida po raz pierwszy Messengerem w październiku. Słuchajcie, śledziłem jego losy Igora Sytniewskiego, losy Gascoigna i innych osób, którym alkohol wyrządził ogromną krzywdę. Zawsze wychodziłem z założenia, nawet jak miałem swoją własną firmę i działalność gospodarczą, że alkoholik, jeżeli uda się go wyrwać z tej betoniarki, ze schematów pijackich, to są najwspanialsi ludzie, najwspanialsi pracownicy, najwspanialsi, słuchajcie, pod warunkiem, że trzeźwieją. To jest ciężki temat do zrozumienia dla kogoś, kto nie ma problemu. Ale chciałem wam powiedzieć, że jeden z moich przyjaciół przyszedł do mnie na warsztat, jeszcze prowadziłem warsztat, jako alkoholik w ciągu przyszedł, żebym mu pomógł. I ja powiedziałem, wyciągnąłem do niego, mówię, nie ma problemu, ja ci pomogę. Ale mówię, dzisiaj nie siedź tu ze mną, bo nawet klucza nie mógł trzymać. Tak się ręce trzęsły. Mówię, idź, wyśpij się w domu, jeden, dwa dni spróbuj dojść do siebie i przyjdź tutaj i zrobimy robotę. Słuchajcie, do dnia dzisiejszego jest nieprzerwanej trzeźwości. Mój przyjaciel Kaziu od lat kilkunastu, myślę 15 na pewno. Jestem ogromnie z tego tytułu szczęśliwy. Kaziu był wspaniałym pracownikiem. I tak samo jest, słuchajcie, z każdym jednym człowiekiem. Dlatego uważam, że dzisiaj, czy to jest ta klasa, czy zwiedzamy wioski, czy zwiedzamy miasta, to jest zupełnie inny poziom myślenia. Chciałbym, żebyście zrozumieli jedną rzecz. Jak pisałem do Dawida w październiku, a potem zadzwoniłem do niego w grudniu. Zadzwoniłem do Dawida w dniu, w którym odszedł mój tatuś. Kocham tatuś bardzo. Wspiera nas bardzo mocno. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że po powrocie do domu czeka na mnie taka trudna historia. Rozmawiałem z Dawidem i mówię do niego, Dawid, nieważne, że GKS jest w A-klasie. Nieważne, że mamy sponsora, ambicje, aspiracje. Nieważne, że chcę budować ekstraklasę, awansować z miesiąca na miesiąc. Ważne jest to, że jeżeli chciałbyś zakończyć te swoje wahania nastroi, tych zmiany klubów, tego ciągle nierozumienia, co się dzieje, to ja ci pomogę, jest szansa przyjeść. Są ludzie, którzy cię zabezpieczą materialnie, a ja ci postaram się dać komfort psychiczny. I słuchajcie, ta mieszanka dzisiaj daje nam kilka miesięcy trzeźwości. Ja wierzę, Dawidzie, że to fajna droga. I to jest nasz mecz. Nie A-klasa, nie okręgówka czy trzecia liga za tydzień. Słuchajcie, kochani,
Nawet nie wiem, czy wiecie, ale ja mam taki charakter, że wszystkie burki, hejterzy, wszyscy ci, co hejtowali te wszystkie nasze artykuły na temat Dawida, że wow, że do pierwszego meczu, że do pierwszego sezonu, potem będą mówili do pierwszego roku, potem będą mówili, no zobaczymy za dwa lata. Słuchajcie, i będą mówili, do mnie już burki nie mówią, ciekawe, czy jutro się napiję. Ja przepraszam, nie chcę nikogo obrazić, kochani, ale generalnie, jeżeli ktoś nie czuje, nie ma empatii, nie jest człowiekiem i nie trzyma kciuków za to, żeby kolejny człowiek wyrwał siebie i swoją rodzinę z okropnych historii, bo nawet nie macie wyobrażenia, jak funkcjonuje osoba uzależniona. Naprawdę. Ja nie chcę do tego wracać, bo wejdziemy w tematy trudne. Nie chcę tu płakać, nie chciałbym ruszać tematów, które zmienią nam poziom tego life'a. Ten live jest fajny, przyjemny, sympatyczny i niech on taki pozostanie. Ale czekam cały czas na karteczki. Czemu nie wysyłacie print screenów? Mamcia, czy mamy już jakieś karteczki? Nie chcę nikt autografu? Okej, będziemy mieć na następny live, ale szkoda, macie możliwość, czekamy na print screen. Przypominam, do Dagusi Szabłowskiej, do mnie nie piszcie, bo odinstalowałem Messengera. Zaraz zobaczę tutaj na fejsie, czy ktoś coś pisze, bo ja specjalnie odinstalowałem Messengera, żebyśmy, wiecie co, tu też nie mam. Dawid, nie umiem znaleźć tu Messenger. A tu jest Messenger, dobra. Nie, do mnie też możecie pisać. Jeżeli ktoś z Was napisze do mnie, Sebastian Szabłowski, wyśle mi print screena polubionego posta. Ja nie mam w tej chwili czasu siedzieć tu, kochani, i przeglądać, kto z Was udostępnił, kto nie, dobrze? Dlatego bardzo proszę, żebyście tu wysyłali mi print screena. Jak wyślecie mi print screena, to ja co chwilę wejdę i wyślę i zrobię los specjalnie dla Was. Natomiast jeszcze raz, powiedziałem Dawidowi, że walczymy o życie, nie o A-klasę czy okręgówkę. I cieszę się, Dawidzie, że mi zaufałeś. Ja też to zrozumiałem w końcu. A jeśli chciałbym też odpowiedzieć na te dwa pytania. I na twoje, o tych hejterów, tak? Dla nich mogę się tylko uśmiechnąć, bo nie znam, nie wiem, kto to jest, nie interesuje mnie to. Tak trzeba. Hejtów staram się nie czytać. Bo to mi jest do niczego niepotrzebne. Ale mnie to nakręca. Ja nie wiem, czy ty. Ja na takim etapie, że powiem ci, ja czerpię moc, daję ci paliwo. Słuchajcie, ja tak z moimi przyjaciółmi gadamy, słuchajcie, idą pozytywne posty, nagle hał, ja mówię, dawać, mówię, bo to dobrą robotę robią. Wiesz, dla mnie akurat, nie? Wiesz, są ludzie, których to dołuje, potrafią, wiesz, depresję, cuda i tak dalej. Nie, ja mam odwrotnie, dla mnie to jest paliwo, także... Mam ulubione powiedzenie, że psy szczekają, karawana idzie dalej. I wiesz, no im tak, więcej głośniej... Mi się wydaje, że ktoś jak miał na całe życie drogę prostą i ta droga zawsze miała prostą i ona czasami ucieka do góry, to tego nie zrozumie. I on wtedy, ten człowiek może się załamać. Ale ktoś, kto przeżywał pewne sinusoidy, to będzie wiedział, jak z tym sobie radzić. Bo no nie wiem, no... Mi jest dużo łatwiej, mając to doświadczenie sportowe, to alkoholowe, życiowe i tak dalej, łatwiej mi jest zareagować na te hejty, bo tak naprawdę na nie nie reaguję, bo mi są do niczego niepotrzebne. Po co? Dlaczego? A odpowiadając na to pytanie, a klasa czy tam jakieś wsi? Ciekaw jestem, co napiszą, jak będziemy w drugiej, trzeciej lidze, jak będziemy spełniać to, co właśnie założyliśmy sobie, plan długoterminowy, który pomalutku, małą rzeczką będziemy realizować. Kochani, lecimy dalej. Pada pytanie od RKF. Jak Ci się podoba Bolesławiec? Jako miasto nasze. Bardzo fajne miasto. Cisza, spokój, tego co potrzebuję. Jestem osobą wierzącą, dwa kościoły widziałem, które mi się podobają, więc jest ok. Musimy się puścić razem. W miasto? W miasto, do tego kościoła. I tu się puścimy razem. Ja bym wolał w normalnych porach, nie? Okej, dobra. Słuchajcie, lecimy dalej. Pozdrowienia od najlepszej recepcjonistki. Wikucha, łabuziaki. Wiktoria z nami, tak? Pozdrowienia dostajesz od recepcjonistki. Od naszej recepcjonistki i oczywiście ZP Trans, także pozdrawiamy serdecznie naszą Wikusię. Przypominamy, że ZP Trans to sponsor, główny sponsor, kochani, GKS-u Cement Raciborowice. Dzieje się naprawdę petarda. Darek pyta, mam pytanie, jak płacić na obóz, lidze i tak dalej, to środki są zwracane, a gra po ważnej lidze, to środki są zwracane.
Darku, nie bardzo rozumiem tego pytania. Musiałbyś jakoś je bardziej skonkretyzować. Rozumiem, że pytanie jest obóz VFL. Jak napiszesz, odpowiem potem, bo nie rozumiem treści pytania. Co sądzicie o wszystkich młodych piłkarzach, którzy mają wielki talent, ale sięgają po używki? Trudne pytanie. Ale tylko jeszcze pytanie, czy używki mające na celu, nie wiem, podlasować typu Red Bull razy 5, czy używki typu właśnie, które mają no, zniszczyć życie, zresztą te też pewnie w dużych ilościach je niszczą, ale typu alkohol, czy nie daj Boże narkotyki, albo jakieś inne niedozwolone środki. Też takie pytanie może być i takie, nie wiem, o jakie używki chodzi. Ale jakie by nie były, to myślę, że... Myślę, że tutaj chodzi no, przede wszystkim o właśnie takie używki jak alkohol, narkotyki, jakieś dopalacze, czy nie wiem, co jeszcze. No to przede wszystkim to jest brak, szczerze mówiąc, chyba no, kontroli nad tymi ludźmi, nad młodymi chłopakami. Wydaje mi się, że może za wcześnie jeszcze wychodzą z domu, idą, chcą próbować wielkiej piłki, a to powinno iść etapami. Przynajmniej teraz tak się to odbywa. Młodzi piłkarze są pod dużą kontrolą trenerów, psychologów, którzy pomagają nie wpakować się w to, bo to wejść w takie coś jest bardzo łatwo, ale wyjść z tego jest kłopot. Dokładnie, tym bardziej, że początki są niewinne, oczywiście. Początki są dla kolegów, jest zabawa, jest uśmiech, a potem, nie wiem Dawid jak ty, ale potem ja szukałem uśmiechu i nie znalazłem go. Moje ostatnie kilka lat, słuchajcie, to była ciągła taka ucieczka, chowanie się przed środowiskiem, bo się zaczął wstyd pokazywać, zaczęły się pokazywać dziwne rzeczy, zacząłem rozumieć, że wypicie tego alkoholu nie dawało radości, tylko jakiś sam syf dookoła. Myślę sobie, gdzie te radosne historie, które były przy pierwszych próbach. I tak naprawdę, słuchajcie, to jest trudny temat, natomiast jeżeli talent idzie w młodym wieku, kochani, jakby po używki, po takie rzeczy, to no, najprawdopodobniej nie życzymy oczywiście tego, ale może to się bardzo źle skończyć. Idziemy dalej, zmieniamy na pozytywny klimat. Co pan myślał, jak pan zasadził gola Argentynie? Jaka cieszynka, jaka radość, powiedz mi. Przypominam, U20 Kanada po wyjściu z grupy, gdzie Dawid w grupie strzelał gole również Stanom Zjednoczonym i... Czekaj, kto tam jeszcze był w grupie? Korei. Korea i Stany wtedy dostały bramy i wychodzą z grupy, trafiają na wielką Argentynę, a w tej Argentynie Di Maria, Sergio Aguero, potem mistrzowie na tabelę w ogóle U20. Jakie to było wrażenie dziobnąć? No przede wszystkim czułem bardzo dużą satysfakcję. Szkoda, że nie udało się tego meczu wygrać i przejść dalej. Ale była szansa, czy jednak poza zasięgiem? Nie, było poza zasięgiem. Okay. Ale... Czułem wewnętrznie, że jestem piłkarzem na klasy światowej, który jest w bardzo dobrej formie, jest na topie, który lada chwila zmieni klub, ale tego oczywiście to pojawiło się zaraz po tym spotkaniu, ale byłem szczęśliwy, bo mogłem twarzą twarz, ramię w ramię stanąć z takimi piłkarzami jak Di Maria czy Aguero. Dla mnie to było fajne odczucie. I wiedziałem, że nie jestem gorszy, że nawet jestem w stanie im dorównywać i przeskoczyć. A satysfakcja była potężna, bo nigdy o tym nie wspominałem. Jeden z zawodników Argentyny, też mój taki palec, który pokazałem wtedy i podbiegłem do ich ławki, to było dlatego, bo opluł jednego z naszych zawodników. I chciałem pokazać właśnie, że jesteśmy bardzo mocni jako zespół. Super. Jeden za drugiego walczył pięknie. Kochani, kolejne pytanie od Gabriela. Jaki był najmocniejszy klub, który złożył panu ofertę? No, CSKA Moskwa to jak wiemy, ale myślę, CSKA Moskwa to był klub, w którym Dawid był. Grał Ligę Mistrzów razem z nimi, zdobywał Puchar Rosji, Mistrzostwo Rosji. Także to jest ogromny klub. Natomiast. Ale miałem dużo ofert z Ligi Hiszpańskiej, Włoskiej. Z niemieckiej. Taką też ofertę wtedy w tamtym okresie było Atletico Madryt, które oferowało troszeczkę mniej pieniędzy jak CSKA. Jeśli chodzi o kwotę transferu. No ale to Atletico było jednym z najmocniejszych
Kiedyś wiem, że też interesował się po meczu właśnie z Belgią, byli wysłannicy z Real Madryt, też był jakiś temat. No i tak jak mówię, no wiele klubów było. Ja myślę, że ciężko w ogóle też o sobie opowiadać o takich sukcesach. Ja wam powiem, jak to wyglądało oczami Michela Thierry, bo jeden z większych agentów piłkarskich w Europie, choćby nawet ostatni transfer Kiwiora do Anderlechtu, czy Wasilewski, czy Teodorczyk, to są wszystko jego zawodnicy i rozmawialiśmy na temat twój, Dawidzie, to on powiedział, że właściwie po tym meczu z Belgią, kiedy zrobił hat-tricka, na tym meczu, to było gdzieś w okolicach też tej bramki z Argentyną, wtedy miałeś taki gaz życiowy, nie? To było 19, Mistrzostwa Europy, było 19. Ale to były blisko siebie terminy, wtedy był w ogromnym gazie, to mówi, że tak naprawdę nie było klubu w Europie, który nie byłby zainteresowany Dawidem Janczyk. Także jeszcze raz chciałbym wam przypomnieć, kochani, że Dawid, kiedy trafił do Legii Warszawa, to w tym samym czasie jakby talent Roberta Lewandowskiego nie miał potencjału dla włodarzy Legii. Także Dawid wchodził jako napastnik, a Lewy no, nie załapał wtedy. Co nie znaczy, że możemy go porównywać, że jest lepszy od Roberta, czy Robert lepszy od niego. Ja nie lubię takich porównań. Ja w ogóle nie lubię, Dawid, porównań typu Barca czy Real i tak dalej, bo takich rzeczy się nie porównuje, czy Messi, czy Ronaldo i tak dalej. Natomiast, słuchajcie, to są chłopaki, ta nasza Krushen Arena dzisiaj ma, jak to teraz napisał Hipnazio, cześć mój kochany moderatorze, napisał siema Sadek, kurde, co to za brylant na Krushen Arenie, ja cię kręcę, ale dawno mnie nie było, witam serdecznie, chłopaki, Dawid, siema. No właśnie, to jest brylant i mogę się tylko cieszyć, kochani, że w mojej piłkarskiej przygodzie skrzyżowały nam się drogi. A jeszcze cały czas na razie wygrywamy z życiem, jeżeli chodzi o nasze historie związane z uzależnieniami, z całą resztą. Dlatego cały czas jesteśmy w pressingu na połowie rywala. Na razie się nie bronimy za bardzo. Także jedziemy do przodu. Kolejne pytanie, tak jest z bardzo poważnej serii od naszej Marioli. Gajos, Marioli, pozdrawiamy cię serdecznie. Mariola to mama naszego Bartka, który będzie u nas na obozie. Bartek, powiem ci, strasznie pozytywna postać. Słuchaj, 2,9 rok wojownik. Złamał rękę na moim obozie. Ja myślałem 3 lata temu, słuchajcie, w Banderozie robiliśmy w Głuchołazach obóz i Bartek w trakcie turnieju, który się tam odbywał, złamał rękę. Serce mi krwawiło, bo to taki wspaniały człowiek. Mama taka wspaniała dziewucha, Mariolu, łap buziaki tam do waszego Lublina, bo nie aż tam z Podlasia. I teraz, słuchajcie, myślę sobie, przyjechał całą Polskę, 10 godzin spędzili w aucie, żeby dojechać do nas na obóz, on połamał rękę. Słuchajcie, na następny obóz uważajcie. Pierwszą osobą, którą się zapisał, był Bartek. Na wyjazd do Bochum pierwszą osobą, jaką zapisał się, był Bartek. Na ten obóz w tym roku, wiecie, kto jako pierwszy się zapisał? Bartek. Bartku, Mariola, bardzo poważne pytanie. Jeśli mógłby pan powtórzyć karierę? Słuchajcie, wy mówicie pan, ja będę mówił na ty, dobra? Będę wasze pytania przerabiał w formę takiej bezpośredniej interakcji. Dobrze ci tu z nami? Oczywiście. Dobrze się czujesz na naszym live? Oczywiście. Tu są bardzo pozytywne żyły. Tak, ja cię specjalnie energia. Posadziłem. Tak, ja Dawida celowo posadziłem tu, nie tu, bo ja tu różdżkarza wołałem i on tu przychodził, mówi, o to, tu ma siedzieć. I teraz chodzi o to, że Mariola pyta, czy gdybyś mógł powtórzyć karierę, to co byś powtórzył? Pytanie brzmi dokładnie tak. Pytanie, jeśli mógłby pan powtórzyć karierę, to co by pan zmienił? Czyli tak, jesteś w Sandecji i nagle zaczyna się petarda. Tu cię wołają, tu seniorzy, tu nagle kadra Polski, tu... Sandecja, Legia, to bym chciał, żeby pozostało bez zmian. Zresztą większość mojej kariery, tej, o której było głośno, czyli profesjonalnej, CSKA, później Lokeren, Belszot, Ukraina, moje gdzieś tam różne epizody jeszcze w ligach tutaj na naszym podwórku w kraju. To wszystko było fajne, to było wpisane. Mógłbym powiedzieć teraz, że nigdy w życiu bym nie poszedł do Moskwy. Ale Moskwa dała mi to, o czym marzyłem całe swoje życie, czyli od małego dziecka. Ligę mistrzów poszukałeś hymnu. Dało mi to, że gram w bardzo dużym klubie. Dało mi też powołanie do pierwszej reprezentacji i ciężko jest mi powiedzieć, co by było, gdybym poszedł do Atletico na przykład, gdzie też mocno zabiegali wtedy i co by było wtedy, czy bym grał w tej Lidze Mistrzów, czy trafiłbym do reprezentacji, nie mam pojęcia, nie chciałbym się cofać po prostu do tego, co bym zmienił.
No przede wszystkim, jeśli miałbym taką moc, no to nigdy w życiu bym nie sięgnął po alkohol, a postawił na profesjonalizm, na pełen profesjonalizm, którego mi brakowało i przede wszystkim brakowało mi ludzi, odpowiednich ludzi wokół mnie, bo na dzień dzisiejszy usłyszałem ostatnio tutaj takie zdanie, które mi zapadło, gdybym ja był obok ciebie wtedy, to na pewno w tym momencie byłbyś bardzo bogatym człowiekiem. I nie tylko w doświadczenie doświadczonym, doświadczeniem życiowym pozytywnym, ale też i zabezpieczony finansowo. I to jakby też jest bardzo fajne dla mnie na dzień dzisiejszy moment, taki psychologiczny, psychiczny, który jest dobrym impulsem do tego, żeby działać. Posłuchajcie, fajnie tak pogdywać z perspektywy czasu, ale tak naprawdę, słuchajcie, ktoś tam kiedyś nam zarzucił takie pytanie na jednym ze spotkań, dlatego że czasami mamy przyjemność z Dawidem uczestniczyć w takich pogadankach dla młodzieży, bardzo ważnych pogadankach, bo to właśnie młodzież jest w przededniu podejmowania ważnych decyzji, to oni muszą się umieć obronić, muszą być asertywni, powiedzieć nie, dziękuję za tego papierosa, nie, dziękuję marihuany, nie palę, nie, dziękuję, słuchaj, alkoholu nie używam, bo mi to pali mięśnie, bo to mi przeszkadza i tak dalej. To jest strasznie trudne w dzisiejszych czasach. Dzisiaj się każdy każdemu musi przypodobać. Ten ma łyżwę, ten nie ma. Ten mobbing, te hejtowanie i tak dalej. Słuchajcie, trudne macie naprawdę te czasy. Ale chciałbym wam wytłumaczyć jedną rzecz, że choroba nie wybiera. Alkoholikiem zostaje dyrektor, jego pracownik, jego żona czy jego syn. I to jest niewytłumaczalne, tak jak nie da się wytłumaczyć, dlaczego ktoś został cukrzykiem. No przecież dlatego, że dużo cukru jadł i nic mu nie było, tak? Dlatego musicie zrozumieć jedną rzecz, kochani, że tak naprawdę jest to choroba i czy Dawid by wylądował w Moskwie czy w Realu Madryt, to może by się okazać, że zamiast pić rosyjski alkohol, piłby francuskie czy hiszpańskie wina. Dlatego, że choroba alkoholowa jest chorobą alkoholową. I tak naprawdę, słuchajcie, może być tylko wdzięczny i szczęśliwy, że dzisiaj trafił tu, właśnie tu, gdzie może będzie zwiedzał wioski w okolicach Bolesławca. Jutro jesteśmy na meczu w Niwnicach. To ja jeszcze tam nigdy w życiu nie byłem, a mam tam 20 km. A ty jutro poznasz Dawid Niwnicę. Ale tak naprawdę, słuchajcie, inny mecz gramy. Gramy mecz o życie, o fajne życie, o dostatne, o to, żeby właśnie być może tym swoim doświadczeniem dzielić się z następnymi, bo może komuś ten live pomoże. Może komuś ten live, słuchajcie, otworzy oczy, da zapadkę, da postanowienie. Słuchaj, ja już po meczu nie będę, słuchaj, piwkował, bo ja mam dopiero 17 lat, a te stare moje seniorzy po każdym meczu ładują, słuchaj, dwie kraty piwa. A ty masz 17 lat i głupio, bo jak im odmówić? Ale jesteś strasznie zagrożony. Ten, słuchajcie, senior, który tam już jest u schyłku kariery, jemu te dwa piwa krzywdy nie zrobią. Ale ty, jak masz 17 lat, to ci zrobią. No. Dlatego, że psycha się kształtuje i tak dalej. Młody organizm nie jest podatny na alkohol, żeby się przed nim umieć obronić. Może się nic nie stanie, ale wiesz, możesz prąd robić i może się uda. No. A jak się nie uda... kochani, który zawodnik zrobił na tobie, Dawidzie, największe wrażenie i czemu Dawid z takim CV nie próbuje przynajmniej pokopać w trzeciej lidze? Pyta Jules. Może pierwsza część pytania. Który zawodnik zrobił na tobie największe wrażenie z wszystkich, przeciwko którym grałeś? Rozumiem, że chodzi o tych, z którymi razem przebywał na boisku. Znaczy, odpowiem znaczy dwustronnie, jakby moim ulubionym piłkarzem był zawsze Luis Nazario de Lima Ronaldo i na nim jakby się wzorowałem. Bardzo. Czyli ten prawdziwy Ronaldo, ten co teraz trochę ma ze 100 kilo. No, jest grubszy ode mnie, też się dobrze czuję. Dobrze się czuję. A z którym grałem, no to na pewno duże wrażenie, jeśli chodzi o moją pozycję, zrobił Zlatan Ibrahimowicz. Jeśli chodzi o obrońców, no to Roberto Carlos. Grałeś przeciwko Carlosowi? Tak. A udało się chociaż raz go skręcić, albo chociaż udać? Chyba tak. Roberto Carlos. Słuchajcie, petarda. Druga część pytania, Dawidzie. Dlaczego nie trzecia liga? Masz takie CV, słuchaj. Przecież ty czujesz się to jeszcze też, lepiej. Tu też by było dużo by opowiadać o tym wszystkim, ale po telefonie od Sebastiana, po przedstawieniu mi przez Sebastiana i pana Marcina Pitery, całego jakby planu na dalsze funkcjonowanie klubu, na dalsze moje funkcjonowanie, jakby to się wszystko wkomponowało w moją sytuację, w sumie można powiedzieć danego dnia,
To wszystko jakby w jednej chwili miało ręce i nogi, spójność. Później już na żywo rozmawiając z Sebastianem, z Marcinem, panem Marcinem Witerą, jakby doszliśmy do pewnego takiego wspólnego celu, wspólnego konsensusu. Wiemy, w którą stronę chcemy iść. Plan jest świetny i wiem, że będzie realizowany. Ja mam nadzieję, że pomogę w tym. I dlatego tutaj jestem. Okej, ja miałem oczywiście oferty, już nawet jak tu byłem też, miałem oferty z innych klubów, z trzeciej, z czwartej ligi. Ale to nie było to coś, nie czułem po prostu tego. W ostatnim moim okresie życia, te 4 lata, po prostu postanowiłem płynąć jak rzeka. To, co życie mi przynosiło, to po prostu w to brnąłem. A nagle postanowiłem, że przemyślałem pewne rzeczy i postanowiłem uspokoić się i usiąść w jednym miejscu na stole. I myślę, że to, co zostało tutaj powiedziane w naszym gronie tutaj jakby sportowym i w mojej pracy, to bardzo mi się podoba i dlatego tutaj jestem. Tu nie chodzi już o też powody sportowe, czy ja z moim CV. Ja czuję się na to, żeby mógł grać jeszcze wyżej jak trzecia liga. Wiem, że jestem do tego zdolny, żeby grać wyżej na wysokim poziomie, ale na dzień dzisiejszy ja potrzebuję czasu, ale też i spokoju wewnętrznego, żeby wszystko sobie poukładać. Jest wiele innych też spraw, o których nie mogę mówić, nie chcę mówić, które też spowodowały, że tutaj jestem. Kochani, Andrzej Socha zadaje pytanie w świetnym tonie. Andrzej Socha, przypominamy, to kierownik naszej Lieksy. Ma pytanie, co Dawid zrobi, jaką cieszynkę po zdobyciu pierwszej bramki oficjalnej w barwach GKS-u? I czy w ogóle masz jakąś swoją ulubioną cieszynkę? Czy to zawsze była spontana? Bo tu wiadomo, piątek rewolwery, tam no, Ronaldo si. Miałeś jakąś swoją taką ulubioną cieszynkę, czy to totalna, spontana, zależy od wagi gola też, bo czasami... Nie, to gol jest zawsze jest tak ważny jak oddanie strzału celnego i bramki. Każdy gol jest jakby... Okay. Ale nie smakują lepiej te w 93 na 2-1? Nie, bo czasem w pierwszej minucie gol powoduje to, że czujesz się tak pewny siebie, że strzelasz kolejne dwa. Okej, rozumiem. Świetna odpowiedź, jak widzicie. Nie mam cieszynki. Nie. Zawsze, tak jak wspominałem wcześniej, jestem osobą wierzącą, więc robię znak krzyża. To jest dla mnie bardzo ważne, bo w ten sposób jakoś wewnętrznie czuję się usatysfakcjonowany. Ale też dziękuję za to, że mogłem w tym meczu grać, że jestem zdrowy, że strzeliłem tą bramkę Panu Bogu. Więc to jest jakby moja cieszynka. Oddaję coś, co jest moje wewnętrzne. Następne pytanie masz lokalne z poprzedniego klubu od Johanna Hoffmana. Jonasa Hoffmana, jak pan wspomina grę w Sadowniku Waganiec, czyli poprzednim klubie, z którego do nas Dawid trafił, w meczu przeciwko Unii Gniewkowo na wyjeździe i wie pan może, co dzieje się z BKS-em Bydgoszcz? Długie pytanie, złożone pytanie. Może być za ciężka waga wspominania tego pytania, lecimy dalej. No jest ciężko odpowiedzieć. Okay. Oczywiście poznałem też tam bardzo fajnych ludzi. Dobrze wspominam pobyt w Wagańcu, w Sadowniku. A co do co się dzieje w BKS-ie, z BKS-em Bydgoszcz, no, nie mam pojęcia, nie wiem. Okej. Okay. Słuchajcie, jedziemy dalej. Chodzi o Dawida Kwiatkowskiego z Zoifoft Kids. Idziu, nie mam tyle czasu, żeby śledzić wszystkie tego typu historie, także nie umiem wam nic odpowiedzieć na ten temat, na pewno trzymamy kciuki, bo Dawid musi być pewnie takim samym zapaleńcem, jak my w piłce nożnej, także trzymamy za Dawida kciuki. Kuba Toboła, mój przyjaciel z Łodzi, fajny, wspaniały facet, to był jeden z pierwszych naszych wirtualnych, słuchaj Dawid, takich przyjaciół internetowych, który zjadł z nami w pizzę na żywo. Spotkaliśmy się na Piotrkowskiej w Łodzi, ogoliliśmy pizzacza razem. Kubuś, pozdrawiam cię serdecznie. I jest z nami cały czas, to już jest Kuba. Dlatego ten kanał jest taki specjalny, dlatego tak bardzo was kocham, dlatego mam najwspanialszą widownię na świecie. My nie musimy mieć dzisiaj 1600 osób na live.
i połowę hejterów, jakichś, słuchajcie, burków i tak dalej. My mamy swoją wspaniałą grupę ludzi. Pozytywną grupę ludzi, z której się bardzo, bardzo cieszę. Kubuś nas pozdrawia cieplutko, Sepcio i Dawid pozdrawiam cieplutko właśnie stamtąd. Bardzo proszę, aby wiadomości ze screenem do mnie pisać również miejscowość. A, mamcia pyta o miejscowość. Wiecie dlaczego? Bo jeżeli ktoś lokalnie z Was, jeszcze raz przypominam, bo cały czas nie mam tutaj żadnych, słuchajcie, karteczek. Mamcia, jeżeli mnie słyszysz, to przynieś jakąś karteczkę, chociaż jedną, dwie, trzy, pięć, nie wiem. Daj mi znać, że ktoś zrobił Ci print screen, ok? Mamusia, halo, halo. Chcemy Wam powiedzieć, że lokalnie ci, kto są z nami na miejscu, odbierzecie sobie autograf z dedykacją od Dawida. Za momencik będzie Dawid te autografy podpisywał tutaj specjalnie dla Was. Także jeszcze teraz, jak nie zdążyliście zrobić, a jesteście z nami tutaj na live'ie, polajkujcie stronę GKS Cement Raciborowice i puśćcie screena z tego zalajkowania do mamci. Dobra? O, hejka mamcia właśnie już. O, Kubuś już moją mamcię namierzył. Hejka Kubuś. No, tak funkcjonuje nasza wirtualna brać tutaj z nami. Jak tam u pani? A, to już bajera teraz, Kubuś. Okej. Tu już ponawia się pytanie. Cześć chłopaki, Łukasz Lisiowski. Siema, panie kierowniku nasz wspaniały. Przepraszam, dyrektorze sportowym. Pan kierownik, pan dyrektor sportowy. No, o, jest siema dyrektor. Jest, kochani, bogato i miło. Pozdro z Częstochowy, pozdrawiam Arasa i całą Częstochowę. Dawid, wszystkiego najlepszego od Matisza. Dziękujemy, Matisz, serdecznie. Jedziemy dalej. Dawid, jak zareagowałeś, gdy pierwszy raz zobaczyłaś infrastrukturę GKS-u Raciborowice? Wiadomo, że ostatnie miesiące spędziłeś w niższych ligach i masz porównanie. Czyli jak Ci się spodobała? O, mamy tutaj, słuchajcie, jest, pojawiły się pierwsze karteczki. Dziękujemy, mam Ci serdecznie. Ale widzę, że dbacie o kondycję finansową moją. Mamy tylko trzy, słuchajcie. Jeżeli takim skończy się wynikiem, to nie będzie żadnego losowania. Wszystkim Wam wypiszemy, ale teraz chciałbym, żebyś Dawid odniósł się, bo rozumiem, Arku, że zadajesz pytanie, jak na tle innych niskich lig wygląda infrastruktura GKS-u Raciborowice. Co mogę powiedzieć? No, mamy boisko, na którym trenujemy, gramy swoje mecze. W moim przypadku będziemy grać, bo dopiero jutro gramy na wyjeździe, ale to będzie mój pierwszy mecz w drużynie o punkty. Jeśli chodzi o infrastrukturę, no to wydaje mi się, że jeśli na dzień dzisiejszy jest ok. Mamy odnowione budynek, szatnie. Jeśli chodzi o takie typowo, czysto, nie wiem, tak mówię, szatnie, łazienki, to wszystko jest na wysokim poziomie. Boisko, jak wiadomo, że po zimie jeszcze nie doszło do siebie, więc będzie potrzebowało chwili, żeby to wszystko, trawa fajnie urosła i żeby było boisko dobrze przygotowane. Z tego co wiem i orientuję się wcześniej, to było zawsze na wysokim poziomie. Zawsze od kiedy tak naprawdę Marcin Pitera tutaj doszedł, bo były chude momenty, musisz wiedzieć, Dawidku, że było tak, że nasze boiska, to znaczy moje skruszy na areny i tamte były porównywane. Okay, taki chudy okres. No, ja słyszałem, tak. No tak jak mówię, tak. No wszystko to za sprawą pana Marcina, który no, zainwestował w klub, ma cele, chce coś z tym klubem osiągnąć, co mi się podoba, dlatego mówię, ale ponieważ wiem, że są bardzo duże plany na rozbudowę obiektów, na wybudowanie nowych obiektów i treningowych, i zaplecza, więc to wszystko, tak jak mówię, składa się do tego naszego projektu, który zafascynował mnie i dlatego też tutaj się zjawiłem. Słuchajcie, kolejne pytanie jest takie. Dawid, pamiętasz mecz w Gniewkowie z miejscową Unią? Masz taki przegląd w sensie, żeby pamiętać takie poszczególne mecze? Widocznie jest kibic, który gdzieś tam po drodze musiał być. Johan Hoffman tak to pytanie wkleja co chwilę. Pyta panie Dawidzie, jak wspomniał pan mecz w Gniewkowie z miejscową Unią. Nie wiem, masz przebłyski z tego meczu, czy? Bo to no, powiem, tak, no. Czy coś tam mam, pamiętam, no. Ale żeby coś więcej mówić, nie wiem, co to jest.
startem w Warlubie. Start w Warlubie. Gdzieś lokalnie może właśnie tam w okolicach Torunia i Nowrocławia jakieś ligi, bo tak pan tutaj o nas widzę, że lokalnie ma tam ten przegląd piłki. Natomiast Sebastian Domaniecki pisze, czy Dawid odwiedzi nas na obozie. Pozdrawiamy cię, Sabuś, serdecznie. No tak, powiem wam szczerze, że tam będziemy mieć też swoje role, jeżeli chodzi o Dawida w obozie. Na pewno dla starszych roczników zrobimy, słuchajcie, takie spotkanie, żeby mogli właśnie porozmawiać face to face, jakie niebezpieczeństwa na nich czyhają i tak dalej. Oczywiście nie będziemy umoralniać tam mocno ludzi, bo nie taki cel też nasz obóz ma, ale taki w ten nasz euforyczny pobyt, te atrakcje, Turbo Kozaki, Paweł Skóra, aquaparki, trening z Niemcami i tak dalej, na pewno będzie kilka wartościowych rzeczy. Wśród nich, Dawidzie, nasze spotkanie z naszymi uczestnikami. Także będzie Sabuj z nami na 100%. Gabriel pisze sprostowanie. Mój komentarz nie był sarkazmem a klasy. Przepraszam, że tak go odczytałem. Taki wysoki poziom został uznany za sarkazm i hejt. A mi chodziło o to, że jak na klasę, to wasz klub wydaje się być profesjonalny i na dobrym poziomie. Gabrielu, to w takim razie ja przepraszam, że źle odczytałem twoje pytanie. Natomiast tak, GKS Raciborowice, ja tu odpowiem na pytanie. Jest jednym z najbardziej profesjonalnie zorganizowanych klubów na tej poziomie rozgrywkowym. Nie wiem, czy spotkałeś podobny profesjonalizm gdzieś tam na klasie. No oczywiście, że nie. To przede wszystkim treningi 3 razy w tygodniu. To się raczej nigdzie nie zdarza na tym poziomie rozgrywek. Nawet czasami w okręgówce to nie słuchajcie, jest... Słuchajcie, a klasa to jest w tej chwili tylko cyfra. Jeżeli jakby to wszystko będzie miało dalej taką dynamikę jak ma i tak dalej, to mental naszych zawodników, ich techniczna gra i tak dalej. Zobaczycie, pamiętajcie, że mecze streamujemy. Jutro o 13 odpalam live'a. Bądźcie z nami, będę wam ten mecz transmitował. Także jeżeli Dawid jutro pojawi się na boisku, to będziecie jakby świadkami dla nas ogromnego, historycznego wydarzenia. Sebuś, ja myślę, że mental w drużynie jest teraz i atmosfera jest naprawdę bardzo duża. Chłopcy znają swą wartość i naprawdę to są piłkarze, którzy potrafią grać w piłkę i wniosą do nas do drużyny na pewno dużo, dużo świeżości, dużo jakości. Jestem święcie przekonany, dlatego jestem tak pewny, że zrobimy w tym roku awans, bo... Ale śledźcie to na GKS Cement Raciborowice. Tak. Po to macie ten fanpage, po to on jest taki aktywny, po to wam tam wypisujemy, poznajecie chłopaków, zapowiedzi meczowe i tak dalej. Słuchajcie, to jest chyba jedna z bardziej dynamicznych stron tak naprawdę na Facebooku. Ja tylko przypomnę, że w tej chwili Mariola Gajos z Lubelskiego, czyli Mariola, która zadawała nam pytanie, trafia w tej chwili do maszyny losującej. Natomiast Mariolu, jak się okaże, że nie będzie nas za dużo, to po streamie poproszę o twój adres tutaj. Przypomnijcie mi tam waszą okolicę. Wyślemy z Dawidem wasz podpis z dedykacją. Tylko napisz, czy dla Marioli, czy dla Bartka. Arkadiusz Sylwester Bolesławiec. Ciebie, Aleczku, zapraszamy na mecz. Ty już jesteś właściwie posiadaczem autografu. Zobaczcie, on jest jeszcze czysty, ale ja cię poproszę, Dawidku, jakbyśmy go mogli teraz podpisać z dedykacją dla Arka. Dla Arka podpisuję, czekajcie, może daję tą maszynę, ci wezmę, bo to miała być maszyna losująca, kochani, ale jak nie będzie co losować, bo nie udostępniacie print screenów mamci. Pamiętajcie, trzeba wysłać mamci print screen i obierzecie sobie swój autograf. Zobaczcie, jest piękny autograf, dedykacja dla Arka. Areczku, do odbioru zapraszamy. Ten autograf jest twój. Mariola czeka na losowanie. A tu mamy jeszcze, proszę bardzo, Marek. Mamy naszego Marka Wiedro. Mareczku, bardzo miły gest, kochani. Cieszymy się serdecznie. Marek jest naszym piłkarzem. Słuchaj, Mareczku, oczywiście wcale nie jesteś z innej bajki czy gliny ulepiony, także bardzo proszę dla Marka autograf. Marku, jutro ci osobiście go. Osobiście ci go wręczę jutro na meczyku. Ale podpisuj, śmiało, to musi być już, słuchajcie, przyklepane z dedykacją dla Marka. No piękna pamiątka, słuchajcie, koledzy są z drużyny, świetnie się rozumieją, dobrze bawią, w drużynie jest naprawdę świetna atmosfera. Także mamy 2 autografy zrobione, 2 do odbioru. Mariolo, jak tak zostanie, to obiecuję, że ten autograf wyślę do Lubina własnoręcznie, osobiście.
Lecimy, kochani, dalej. Jak tam Gucio, gdzie teraz gra? Słuchajcie, o Guciu dzisiaj byśmy chcieli mniej rozmawiać, ale gra w Miedzi Legnica, ma się dobrze, zadebiutował w CJ19, przypominam, ma 16 lat, jest w gazie, trzymamy za niego kciuki. Uważam, że też ma wszelkie szanse i predyspozycje, żeby grać w piłkę na najwyższym poziomie. Dobry wieczór, pisze Petro. Witam cię, Petro, serdecznie. A my lecimy dalej. Panie Dawidzie, to już było pytane. Butek gra w Miedzi Legnica. Dawidzie, dobrze widzieć tak sympatyczny duet zasłużony dla polskiej piłki, pisze Petro. Dawaj pięć. I teraz robimy print screen i zdjęcia. Zatrzymujemy live'a. Cieszę się, bardzo miły komplement. Dziękujemy, przyjacielu, bardzo. Siemka, mordo, Sysia. Sysia kolega czy koleżanka? Siemka, mordo, Sysia, jest uśmiech, okej. Okay. Diana SS, pozdrawiamy cię, Diana, serdecznie. Nie wiem, czy do mnie na mordo, czy do... Ale ja się z tym też dobrze czuję, dziękuję ci bardzo. Siema, mordo, Sysia, okej? Okay. Siema, siema. Siema, mordo. Co możecie powiedzieć o waszym najbliższym rywalu? To jest RZS Niwnice. Czy przeciwnik został już dogłębnie wyskautowany. Słuchajcie, jako główny analityk tutaj całej A-klasy mogę wam dać przegląd, że jest to świetna, wspaniała drużyna, młoda, z okolic Lwówka. Część chłopaków to są chłopcy, którzy gdzieś tam się przy Czarnich Lwówek wychowywali. Część lokalnie przeszła właśnie tam grać w piłkę. No jakby nie punktowali za mocno w poprzednim sezonie. Są chyba na trzeciej pozycji od dolnej części tabeli, czyli zagrożeni tak naprawdę spadkiem. No myślę, że mimo wszystko na GKS Cement Raciborowice wszyscy będą i tak spinać bardzo mocno się. No i dobrze, i dzięki temu będziemy oglądać fajne widowiska i tak dalej. Tego byśmy bardzo, bardzo chcieli. Także, okej. Okay. Czy Dawid jest przewidziany w pierwszym składzie na jutrzejszy mecz w Niwnicach? Areczku, nie nam to oceniać. Drużynę prowadzi Arkadiusz Paluch. Świetny trener z bogatym doświadczeniem. Wprowadzał zresztą świeżawę Pogoń od A-klasy do czwartej ligi. Robił to z roku na rok. Trener wie w jakiej formie jest Dawid. Jakby też do tej swojej formy Dawid mocno powraca. Powiem tak, od pierwszego treningu do teraz mogę wam powiedzieć, że progres, jaki zanotował Dawid, w moim odczuciu, to kilkaset procent. Także jak tam jeszcze jest cały czas rezerwa Dawid, to marzy mi się kiedyś go na te czwartki zabrać, żeby pograł ze mną na Orliku, zrobi mnie królem strzelców. On takie gały dzieli, że wystarczy, że będę stał w świetle bramki i żeby tylko dobrze w piszczach mi trafił. I to jest bardzo dobra, się przeznaczaj. Okej, okay, jedziemy. Ale zapas został jeszcze duży. Okej, okay, cieszy to bardzo. Jak wspominasz Szczecin, pyta Diana S. i są uśmiechy. No Szczecin to kawał świetnego miasta, natomiast bardzo ogólne pytanie. Nie wiem, co możesz, Dawidzie, ze Szczecina wspominać. Może, nie wiem, port, bo tam pograć nie pograłeś w klubie, ale jeździłeś z Ekstraklasą chyba pograć na boiska Pogoni Szczecin. Tak, tak, no okay. Było się. Okej. Okay. Ja wspominam bardzo dobrze. Okej, okay, bardzo dobrze wspomina, także pozdrawiamy serdecznie. W sensie elo morda. Buziaki do Szczecina. Słuchajcie, jak się toczy pytanie Gutka, kariera? Naprawdę uważamy, że w odpowiednim, fajnym tempie i tak dalej. Jeszcze raz przypominam, jako 16-latek zadebiutował teraz w celi 19 i to bardzo dobry debiut w ocenie trenerów. Teraz tak. Czekajcie. Słuchajcie, ale ja myślę, że Kacper KRS, jak mu się znudziło być z nami na czacie, zablokujcie. Ja jeszcze raz chciałbym wam przypominać, że grzecznie, ale ja tam kupy w kubkach nie lubię. No i tak generalnie zawsze żółta karteczka, druga czerwona, cyk. Naprawdę nasz kanał nigdy w życiu nie osiągnie miliona subskrybentów, bo nie ma tylu fajnych ludzi. No musicie to zrozumieć. A tu koleżka, jak chce sobie KRS teraz zmienić, nikt tego wyczyście. No i tyle. Szkoda się tu użerać, kochani. Masakra. Dawid, dobry chłop i kiedyś wielki talent. Szczecin cię kocha, pisze Diana S. Czekaj, okay. Co to jest? No, jest jakaś cicha wielbicielka, panie Dawidzie, słuchaj, bo dużo pozytywnej energii odczytuję tutaj.
Kochani, zbliżamy się pomału do końca naszego live'a. Screen po prostu przesyłać na Messenger Daga Szabłowska. Dawid, ja też chcę autograf. No jeżeli chcecie autograf, to jeszcze raz, nic prostszego. Wysyłany print screen z polubienia strony Cement, GKS Cement Raciborowice i trafi do Was autograf od Dawida. Mam pytanie do Was, czy jak ja zaczynam w wieku 19 lat grać w poważnym klubie hiszpańskim CD Lugo, czy to jest za późno? Słuchajcie, ja nie wiem, co jest za późno, co nie w piłce nożnej, dlatego że tak naprawdę, słuchajcie, już nie jeden przełamał barierę i pokazał, że wcale nie polega to na tym, żeby w wieku 5 lat wystartować. I to nie tylko Kaziu Dejna. Nawet nie wiem, czy wiesz, ale nas Józiu Pietrzak zaczynał w wieku 15 lat, a pół roku później był w kadrze Dolnego Śląska i jeździł na zgrupowania całej Polski, potem Miedź Legnica, ocierał się o mecz pucharowy i tak dalej. Poczytajcie, takie ciekawe historie Darek tylko na stronie GKS Cement Raciborowice. I wydawać by się mogło, że Józek zaczyna w wieku 15 lat, wtedy kiedy większość kończy, a on dzisiaj mając 47, ma w karierze miliony rozegranych minut. Jeszcze teraz, słuchajcie, w naszej drużynie z kilkuset minutami, pod 1000 prawie, słuchajcie, w sezonie, to jest szacun. No. Jak się w Józiu musi świetnie też prowadzić sportowo, że różnego rodzaju kontuzje i tak dalej go mijają. 47 lat, a on jeszcze cały czas, kochani, profesoruje. Także no pytanko. Słuchajcie, czy jeszcze mamy jakieś pytanko? Jak pamiętasz młodego Roberta Lewandowskiego? Jakie wtedy robił na tobie wrażenie? Takie pytanie dostałeś. Gdzieś się spotykaliście z Robertem? Z Robertem w sumie mijaliśmy się. Jak ja grałem w pierwszej Legii, no to Robert był w drugiej drużynie. Odpowiadam na pytanie, bo Roberta bardzo szanuję i tak dalej. To jest pełen profesjonalista. Ciężką pracą pokazał, że można dojść do swoich marzeń, do swoich celów. A tak naprawdę nie znałem go, dopiero poznałem w Legii. Dopiero poznałem go osobiście w kadrze Polski. Wtedy Robert już pokazywał, że potrafi grać w piłkę, grał w Lechu, strzelał bramki. Ale jako napastnicy byliśmy na dwóch różnych etapach jakby naszych karier. Okej, czyli po prostu się mijali. Natomiast słuchaj, kolejne pytanie tutaj. Co ważniejsze, talent czy dobry trening, pyta Petro. Co ważniejsze, talent czy dobry trening w Twoim odczuciu? Nie chciałbym porównywać, co jest ważniejsze. Myślę, że ciężka praca, trening, dieta, prowadzenie się profesjonalnie to jest najważniejsza rzecz dla sportowca, nie tylko piłkarza, dla każdego sportowca. Wiadomo, że jeśli ktoś ma talent, to jest troszeczkę łatwiej. Jedni muszą dużo pracować, tak jak Sebastian powiedział, że nie można porównywać Messiego, Ronaldo czy innych piłkarzy. Każdy ma swój styl, ma swój typ. Ronaldo, ciężka praca, Messi. Ja nie mówię, że nie pracował nad swoją dyspozycją, formą, ale to jest mega talent, tak? On się z tym urodził. Ronaldo pracował na ten swój sukces, na te złote buty. I tak jak mówię, no talent dostajesz od Boga, to jest bardzo ważne, ale co z tym zrobisz dalej, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie, czy go wykorzystasz po prostu. I to jest pięknie odpowiedziane, dlatego że jeszcze raz, jest cała masa talentów, które no niestety świat nie ujrzał, bo za tym talentem nie poszła praca. Jest cała masa pracusiów, którzy przegonili ten talent ciężką pracą. Tak jak Dawid powiedział, oczywiście najfajniej, kiedy jedno z drugim idzie w parze, ale często jest tak, że jak ktoś ma duży talent, to uważa, że tej pracy nie musi wykonać. I nagle się okazuje, że ci z mniejszym talentem nagle odpalają rurę do przodu. Dlatego, słuchajcie, są rezerwy, dlatego są później dojrzewający, dlatego dobry trener jest cierpliwy, ma czas, bo różne rzeczy się dzieją. Ktoś odpala i nagle nie wiadomo, dlaczego odpalił. A on dobrze wie, że przepracował, wykonał taką pracę, gdzie reszta mówi, nie, no ten to miał szczęście. No tak, miał szczęście, zajechał trzy auta,
kiedy ty w niedzielę spałeś rano o 8, to on biegał po lesie. To jest jego szczęście. To jest jego szczęście. Kochani, ktoś tutaj do mnie pisze na... ktoś tutaj pisze do mnie... Witam, też chcemy autograf. Okej, okay, Bernadetta Wiedro. Słuchajcie, jest z nami mama Marka. Mama Marka jest z Niemiec. Oczywiście, Bernadetko, już załatwiamy sprawę, bo ten autograf przekaże ci Marek dla ciebie. Dawidku, bardzo cię proszę o autograf dla Bernadety Wiedro. Słuchajcie, Bernadetta, mama Marka również mają w rodzinie chłopca 2.11, który gdzieś tam z Kudełkiem moim małym się spotykał. Bernadetko, jesteś z nami na każdym live'ie, śledzisz, kibicujesz, trzymasz kciuki za swojego Marka, ale my też trzymamy. Życzymy wam dużo szczęścia, empatycznie jesteśmy z wami, kochamy bardzo i życzymy wam tych pozasportowych sukcesów, żeby tej radości od życia było od cholery. Markowi oczywiście strzelania goli, to jest wspaniały piłkarz, kochani. Nietuzinkowy, potrafiący naprawdę zrobić ogromną różnicę w drużynie. Uwielbiam jego pomysł na grę, bramki i tak dalej. Natomiast ja trzymam również kciuki, Bernadetko, za te jakby wasze prywatne historie. Taki autograf jest dla ciebie. Także Bernadetta, jutro na treningu, przepraszam, nie na treningu, a na meczu, ten autograf razem z autografem dla Marka, który tutaj do nas trafił, jest dla ciebie. Słuchajcie, w tym momencie zbliżamy się pomalutku do końca, jest 20.31. Jeżeli macie jeszcze, oczywiście Bernadetto, zrób tylko jedną rzecz, oczywiście ja wiem, że ty lubisz, ale wyślij print screen polubionej strony, GKS Cement Raciborowice. GKS Cement Raciborowice, przypominam, jest jeszcze jeden fanpage, który w sierpniu ubiegłego roku zasnął z pozycji wygaszenia haseł i tak dalej, brak dostępu do konta i w sierpniu umarł. W związku z tym nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby tak wspaniały projekt, jakim jest GKS Cement Raciborowice, nie ujrzał światła dziennego. Dlatego zaangażowałem się bardzo mocno, dostałem przydomek kierownika od social mediów. Okej, okay, niech tak będzie. Robię dla was posty, żebyście cały czas wiedzieli, co się u nas dzieje. A w międzyczasie, kochani, dzisiaj moja wspaniała mamusia donosi mi tak. Patryk Szefler, Kalisz Pomorski. Witaj, Patryku. Darek Wiącek z Limanowej. Pozdrawiamy cię, Dareczku, serdecznie. Okolice Krakowa. I no, Aneta... Moje miejsce urodzenia. Limanowa? Oczywiście. O proszę, to myślę, że tu chyba walimy autograf, co? Jak to jest twoje miejsce urodzenia. Dareczku, będzie autograf, natomiast w tym momencie mamy tutaj, kochani, Anetę Giba z Raciborowic, czyli od nas, lokalną naszą kibickę. Anetko, cieszymy się bardzo. Dawidku, bardzo cię proszę o autograf dla Anetki. Z dedykacją, Anetko, dla ciebie trafia autograf, natomiast Patryk Szefler z Kalisza Pomorskiego, Darek Wiącek z Limanowej i Mariola Gajos na razie jest w naszej maszynie losującej, natomiast jak tu nie przybędzie za dużo losów, to będziecie szczęśliwymi posiadaczami limitowanej serii takich oto autografów. Jakby to powiedział Makłowicz, ten autograf jest absolutnie, kochani, wyjątkowy i jedyny. Jesteś niepowtarzalny. Nie mogę go stworzyć, ręka Boga. To nie jest zwykłe masło. Jak widzicie, atmosfera fajna. Cieszymy się bardzo, że byliście z nami. Chciałem wam powiedzieć, że kochamy bardzo mocno. Cieszymy się, że jesteśmy. My z naszej strony możemy wam powtórzyć, że będziemy się z wami spotykać częściej. Ja bym chciał was bardzo, ale to bardzo zaprosić jeszcze raz na obóz do nas, do Bochum. Przepraszam, do Bolesławca, ale obóz, który będą trenerzy Bochum organizować. Dawid będzie razem z nami przy tym obozie. Będziecie mogli pogadać. Może, słuchajcie, dla napastników zrobimy jakiś mały trening z Dawidem po zajęciach z Niemcami. Może zostaniemy na boisku z tymi, którzy chcieliby trochę tutaj powstać z jego mocy, energii, z jego umiejętności. Zapraszamy was na... Przypominam, tak jak promujemy dzisiaj fanpage GKS Cement Raciborowice, tak równolegle otworzyliśmy jeszcze fanpage obozowy, który nazywa się, uwaga, proszę wpiszcie, moderatorzy, FCS. Dlaczego? Bo to jest FC Szabełki. To jest nasz obóz, kontynuacja 7 lat. Potem GKS, ja to może sam wpiszę, dobra? Idźcie na taki fanpage też. FCS, GKS i teraz VFL, bo to już jest... typowo
Bochum, Kamp, 23. Taki fanpage dla Was otworzyliśmy, FCS GKS FFL Bochum Kamp, i tam idą cały czas na gorąco informacje, a kto w kadrze, a gdzie śpimy, a co jemy, a jakie atrakcje, a dlaczego aquapark, a dlaczego będzie turbo kozak na Dmuchańcach i tak dalej. Będziecie tam cały czas dostawać pozytywną dawkę informacji, a potem ten fanpage będzie nam służył do tego, Dawidku. Będziemy tam pompować cały fotospam, filmiki, zabawa i tak dalej. I zostanie Wam na wieki wspaniała pamiątka z jednej z lepszych przygód piłkarskich w Waszym życiu. To Wam obiecuję. Darek, już Ci odpisywaliśmy na pytanie, że wcale nie jest za późno na 19 lat i start. Szacun za wytrwałość, Dawid, pozdrawiam, napisał Mateusz. Pozdrawiam. Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy bardzo. Idzie po schodach ktoś jeszcze do autografu. No, live się będzie kończył, natomiast Seregant pisze, jak zdążę zapytać jeszcze, czy Dawid ma jakąś ulubioną polską i zagraniczną drużynę? Dawidku, ulubiona polska drużyna, odpowiem ja, kochani. Legia Warsaw. To jest jego ukochana absolutnie drużyna. I wiele jej zawdzięczam. A może inaczej, sam powiedz, dlaczego Legia Warsaw? Szczerze mówiąc, to jest najlepszy klub w Polsce przede wszystkim. Klub, który otworzył mi drzwi do wielkiej kariery. I po prostu dobrze się w nim czułem. Lubię Warszawę, uwielbiam Warszawę. I bardzo szanuję ten klub, kocham go. I jeśli chodzi o Polskę, to tylko Legia. A jeszcze tam było zagraniczne, tak? A tak, zagraniczne, no to wiadomo, Inter Mediolan. Okej. Okay. A czy trochę Liverpool też? Troszeczkę tak, ze względu na Salaha. Okej, dobra, ze względu na Salaha, Liverpool. Pytam celowo, bo to jest troszkę też i mój, i Gutka ulubiony klub. Aczkolwiek ja z Premier League mam jeszcze kilka innych faworytów, wśród nich Chelsea. Natomiast, kochani, pytanie do Dawida. Ile masz lat? 35. Ja zawsze wtedy odpowiadałem, że mam 37 lat. Niby kobiet się nie pytał wiek, ale ja też powiem Wam tak. Mi w moim kodzie genetycznym piątka z przodu skoczyła. Kiedyś ciężko sobie było wyobrazić, kochani, jak się żyje z piątką z przodu, ale teraz Wam mogę powiedzieć, cudownie i przepięknie, nigdy nie było lepiej. Naprawdę, czuję się naprawdę świetnie. Oczywiście muszę jeszcze trochę tutaj, żebym tak dogonił trochę Dawida, bo tak już powietrza mi tchu brakuje na tym bezdechu siedzieć, ale... Bez cukru i dietka. No właśnie wyrzuciłem w tej chwili cukier, no to tej dietki mi jeszcze daleko, ale idę na skróty, chociaż biegam po 5 km, tylko kolana bolą mi. Ale jeszcze w czwartki mamy saunę, wtedy tu trochę podtapiam ten tłuszczyk, ale to tak powoli idzie. Natalia Różewicz pisze, siemaneczko, pozdrawia Jeziorak i Ława i KPP Jezioranki i Ława. Dziękujemy, Natalko, pozdrawiamy. Dziękuję, pozdrawiam. Całe Mazury, bo to rozumiem, że i Ława, i Jeziorak to tamte strony. Mm-hmm. Czy mamy jeszcze jakieś pytanko, kochani? Pozdro od Rafała Cegiełki, pozdrawiamy Cię, Rafałku, serdecznie. Panie Dawidzie, czy grał Pan w Limanowej, czy tylko się tam urodził? Tylko się urodziłem. Okej. Okay. Od razu potem trafił do Sandecji Nowy Sącz. I to jest jego macierzysty klub, z którego wyszedł na salony. Mam pytanie do Dawida. Ile trenuje? Robercie, sprecyzuj pytanie. Ile znaczy, kiedy zaczął, czyli ile lat jako od dziecka, czy ile trenuje w tym tygodniu? Pozdrawiam, Rafałku, jeszcze raz. Pytanie, ile trenuje... Rafałku, doprecyzuj pytanie. Chyba, że rozszerzymy je. Ile trenujesz, w sensie, kiedy zaczęłeś? A, ile od dziecka, okej. Okay. Czyli kiedy zaczynałeś, ile miałeś lat, jak przyszłeś na pierwszy trening? 7. Od 7 roku życia. Od 7 roku życia. Czyli słuchajcie, w wieku 7 roku życia, natomiast już w wieku 15 lat grałeś jako senior. Tak, debiutowałem w Sandecji Nowy Sącz. W Sandecji Nowy Sącz w trzeciej lidze wtedy. Pamiętacie, Sandecja Nowy Sącz w międzyczasie ma epizody w Ekstraklasie, dlatego że to klub, słuchajcie, z bogatą tradycją bardzo. Ja nie wiem, czy w Sandecji chyba Poloczek na bramce stał ostatnimi czasy, jeszcze jak dobrze pamiętam, ale to już chyba w pierwszej lidze. A obecnie jak sobie radzą? No, w tym sezonie dość kiepsko, ale... Ale cały czas pierwsza liga. Cały czas pierwsza liga, okay. I będą walczyć o utrzymanie. Okej. Okay. Ale myślę, że spokojnie do zawady. Mają tam dobrych piłkarzy.
Nowy stadion budują, więc myślę, że... Okej. Okay. Kochani, tak jak mówiłem, półtora godziny przewidzieliśmy dla Was live. Dawidzie, jak się bawiłeś? Było świetnie. Zresztą z sobą się nie można nudzić i nie może być inaczej. Pewna. Ja Wam tylko powiem, kochani, jedną rzecz. Będziemy te cykle powtarzać. W związku z tym, że Mamcia, czy masz jeszcze dla nas jakieś karteczki? Jeżeli masz, to proszę przynoś, zamykamy temat. Rozumiem, że reszta czeka na następny live, żeby wziąć następne autografy. Pamiętajcie, to jest limitowana seria. To wiele tego nie ma i nie będzie. Uwielbiam pana Sebastiana i pozdrawiam. Dareczku, ja ciebie serdecznie pozdrawiam. Słuchajcie, Thompson pyta, jak oceniasz poziom piłki w naszym rejonie. Thompson, zadamy to pytanie pod koniec sezonu, bo Dawid jeszcze tego sezonu poziomu tutaj nie zna. Kilka sparingów, natomiast na podstawie sparingów ciężko o poziom oceniać, bo w sparingach trenerzy często eksperymentują, wystawiają składy. Czasami pomocnicy grają na obronach i odwrotnie. Mnóstwo testowanych zawodników, różne koncepcje gry i tak dalej, także ciężko to tak naprawdę ocenić, ale myślę, że po kilku kolejkach albo na koniec sezonu na pewno się pokusimy. No, tak, na pewno, ale tym bardziej, że jestem pierwszy raz w tym rejonie Polski. Znaczy pierwszy raz w sensie gry. Także słuchajcie, czekamy jeszcze chwilkę, czy Mamcia do nas dostarcza jakiś autograf. Jeżeli nie dostarcza, to ja w tym momencie skupię się tutaj na autografach tych, które do nas dotarły. I w tym momencie poproszę Cię, Dawidku, tak. Słuchajcie... Darek, pozdrawiam Dudkę. Okej. Okay. Przepraszam, Rafał. O, dobrze, że czytasz. Słuchajcie, ja mam jeszcze, muszę Wam powiedzieć, to jest jedyny minus jakby tej piątki w kodzie z przodu. Ładnie mi, czy nie? Uwaga. I teraz uwaga. W ogóle nie potrzebuję tego tak naprawdę do prowadzenia aut, czy nawet patrzenia na Ciebie. Ale kiedy, słuchajcie, potrzebuję, kiedy tu muszę, o, pyk, 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 robić posty i tak dalej, no, powiem Wam szczerze, że odżyła mi nagle świeżość i tak dalej, ale patrzeć do przodu już mam problem. Natomiast pan profesor Szafas, dziękuję bardzo. Oczywiście, słuchajcie, oprawki z tym niebieskie, pasujące do Bochum, pasujące do GKS Raciborowice, to nie byle jakie okulary. Śmieję się, Mamcia, kochani, ona mnie lubi w tych okularkach, ale słuchajcie, nie da się prowadzić fanpage'u na takim poziomie, na jakim ja prowadzę, bez takich niestety okularków, kochani. Natomiast w związku z tym, Dawidzie, do roboty. Piszemy, kochany, Darkowi z Limanowej. Dareczku, otrzymujesz autograf. Pamiątkę od Dawida. Chcieliśmy robić losowanie, myśleliśmy, że karteczek będzie więcej, natomiast tak naprawdę, Rafałku, pozdrawiamy też Ciebie serdecznie. Proszę Ciebie, Darek Wiącek, o adres, pod który mamy to wysłać, dlatego że w Limanowej nie planujemy być na dniach, dlatego taki autograf podpisany przez Dawida trafi do Ciebie i tu już dajemy Darek Wiącek, Limanowa, karteczkę. Kolejny to Patryk Szefler do Kalisza Pomorskiego z dedykacją dla Patryka od Dawida. Właśnie to się dzieje. Pamiętajcie, kiedyś pokażecie wnukom, hej, zobacz, dziadek Patryk ma autograf od samego Janczyka. Mało tego, na live, zobacz. Nie? Mamy, kochani, Patryka autograf. No i oczywiście, kochani, z ogromną satysfakcją dla naszej rodzynki, dlatego że, nie, przepraszam, mieliśmy już tu panią, ale naszą lokalną, tak, ale co do wysyłek, to rodzynka, dlatego że przypominam, że poprzednia nasza, czekajcie, mamy tutaj, czekajcie, żebym ja nie pokiełbasił, natomiast jest Marek Pietro, mamy Bernadette. Tak, i panią Anetę, tak? I jest jeszcze pani Anetka, tak? Czekajcie, bo ja sobie tu troszkę zrobiłem, bo tak, i pani Anetka, czyli nie tak do końca rodzynkowo, ale jeżeli chodzi o wysyłkę, to na pewno rodzynkowo. Mariola Gajos. Mariolu, jak jesteś z nami, poczekaj chwilkę. Piszemy dla Bartka czy dla Marioli? Bardzo bym Cię prosił. Do pani Dagi napisz adres. Dokładnie tak. Najlepiej napisz do pani Dagi adres, ona przygotuje koperty i tak dalej, zaadresuje. Ja nie chcę sobie tego brać na głowę, bo w związku z VfL Bochum Camp ja mam naprawdę bardzo dużo pracy. Kochani, ogarnąłem Wam wspaniały trzygwiazdkowy hotel. Nie będę się wstydził. Mało tego, prosiłem panią kierownik, menadżer hotelu, żeby połowę z tych rzeczy z hotelów pousuwała spokojnie. Żebyście mieli spokojny komfort, żeby na koniec obozu nie trzeba było oddawać za czajniki
czy pobite telewizory i tak dalej. Słuchajcie, pokoje w Ibisie hotelu są naprawdę na bardzo wysokim levelu. Co prawda my z tych pokojach będziemy tylko spać, bo na moich obozach ani się nie siedzi w telefonach, bo szkoda na to czasu, ani się nie siedzi w pokojach. U nas jest cały czas pompa, rura, ja wiecie, ja jeńców nie biorę. Ja, Dawid, jadę cały czas na ostro i dlatego wypalam się bardzo mocno. Mamy w tym momencie dla Bartka. Mariola napisała dla Bartka. Bartuś, masz piękną, wspaniałą pamiątkę. Powiem tak, mogę wysłać, mogę wręczyć osobiście, jak przyjedziecie na obóz. Da się znać, dobra? W każdym bądź razie odkładam dla Was autograf i kochani, na ten moment... A jeszcze mój autograf. Ja jestem nieznaczący, dajcie spokój. Ja nie daję mnie autografu. Nie, żartuję, oczywiście dam, ale nie tutaj, tu macie mieć pamiątkę od Dawida. Jeszcze raz Wam mówię, to jest dzisiaj absolutnie gwóźdź naszego programu. Jestem dumny, szczęśliwy i dziękuję Dawidowi, że znalazł chwilkę czasu. Tym bardziej, że zaraz musi iść odpoczywać, on jutro będzie grał mecz. Natomiast słuchajcie, na zakończenie osobiście Mariola odbierze, super. To jest jeszcze większa frajda i przyjemność. Bartuś przyjedzie do nas w niedzielę 25 czerwca. Także Twój autografik, Mariolu, odkładamy. Może sobie przy okazji tego zrobicie pamiątkowe zdjęcie, bo mówię, Dawid z nami będzie na tym obozie. Natomiast ja bym chciał tylko jeszcze Wam pozdrowić. Oczywiście pozdrawiamy Rafał Włókniarz, Pawianice. Darek, Ty też przecież będziesz na obozie. Tak, dokładnie. Darek, też możesz odebrać osobiście. Czyli Twój Marioli i Darka trzymamy dla Was do odbioru w Bolesławcu, jak przyjedziecie chłopaki na obóz. Natomiast słuchajcie, pozwolisz, Dawidek, że na koniec tylko podsumuję i zaczniemy oficjalne zakończenie. Przypominam Wam, że obóz VfL Bochum Camp w tym roku Dariusz Wosz ze swoimi trenerami będzie prowadził w wersji dochodzeniowej od poniedziałku do piątku i to jest opcja dla lokalnych tutaj dzieci i młodzieży, bo przypominam, że w naszym obozie uczestniczą dzieci od 5 do 18 roku życia, co nie znaczy, że ten pięciolatek będzie kopał piłkę z Gutkiem, bo tak naprawdę to nie ma najmniejszego sensu ani dla Gutka, ani dla tego pięciolatka. Będą cztery kategorie wiekowe, w których połączymy bambini ze skrzatem, orlika z żakiem, młodzika z trampkarzem i juniora młodszego ze starszym. Dzięki temu powstają cztery profesjonalne grupy treningowe. Trenerzy mają łatwość w ocenie potencjału. Dzieci mają zrównany poziom umiejętności, w związku z tym będą świetnie trenowały. Czyli rocznik 2.12 będzie trenował z 2.11, a nie z 2.8 czy z 2.6, bo po co? W tym momencie, kochani, jeżeli komuś będzie za łatwo w danej grupie, po prostu zostanie przesunięty do grupy wyżej i vice versa w drugą stronę. Jeżeli komuś będzie za ciężko, to zostanie przesunięty do grupy niżej, żeby się czuł dobrze, żeby się fajnie bawił. Od 9 do 17 trenerzy niemieccy będą animować czas. Obóz jest według metodologii VfL Bochum. Z ich trenerami, tam moja rola, Dawida i wszystkich opiekunów obozowych sprowadza się do nakarmienia Waszych dzieci, damy obiad, zaopatrzymy je w wodę, będziemy czuwać nad bezpieczeństwem, ale w trening się nie wtrącamy. Po 17 z kolei obracają się role. Trenerzy niemieccy jadą sobie odpoczywać, zwiedzać piękny Bolesławiec i okolice, a my wtedy odpalamy nasze petardy. I będziemy jeździć na baseny, będziemy zwiedzać zamki, będziemy mieć animację Mistrza Świata Freestyle'u z treningiem freestyle'u. Będziemy mieć, słuchajcie, turbo kozaka na dmuchańcach, ścianki celnościowe, darty, cuda i tak dalej. Słuchajcie, w Bolesławcu przy hotelu Ibis będziemy mieć rozłożone, będzie grubo, będzie ogromna sensacja, słuchajcie. To będzie wielkie medialne wydarzenie, które oczywiście kamerą będziemy podgrywać i wrzucać w formie filmików gdzieś tam, żeby świat zobaczył, kochani, jakie dobre, wspaniałe i pozytywne rzeczy robimy. Opiekę nad całym obozem pani kierownik Monika Fabin, jednocześnie nauczycielka mojego kudełka WF-u z Bolesławca. Witaj, Moniu, z nami. Łukasz, Patryk, Ola, ja, moja żona, będziemy ogarniać, kochani, nasz obóz. Jeżeli będzie nas więcej osób, bo może być jeszcze troszkę więcej, to pojawią się kolejni opiekunowie. W pigułce teraz cały czas mówię. Jemy posiłki na terenie
obozu, czyli w Raciborowicach, jemy obiadek, za który odpowiada jedna z najstarszych gastronomicznych firm w naszym mieście. Kochani, Bar Mleczny, popularny, bardzo popularny. Słuchajcie, typowo domowe jedzenie. Zależało nam na tym, żeby to nie były, słuchajcie, podpalone frytki z przypieczonym, słuchajcie, na szybko albo jakimś kebabem, tylko będzie to normalna domowa kuchnia z dwóch dań, przepyszne jak trzeba. W międzyczasie Nozdrym Płotniccy Piekarnia z Raciborowic, kochani, zaopatruje nas w wodę na tą imprezę do bólu. W pieczywo słodkie, będziemy mieć bułeczki takie w formie regeneracyjnego posiłku, bo dzieci z nami są od 9 do 17, a śniadania i kolacje jemy w hotelu Ibis w formie bufetu szwedzkiego. I chyba w pigułce tak to wygląda. Dwie wersje, stacjonarna dla lokalnych, bądź dla tych najmłodszych, czasami przyjeżdża tato z Warszawy ze swoim 5-letnim synkiem, mieszkają sobie gdzieś w Bolesławcu, we własnym zakresie ogarnęli sobie hotelik, czy jakiś guesthouse, czy jakieś inne małe miejsce do spania. Małego przywożą na trening, po treningu tato go zabiera i jest ok, na drugi dzień znowu się widzimy na treningu. I druga grupa, to tam, gdzie siedzimy w tym hotelu, dojeżdżamy autobusem, gramy w FIFA, zabawa, pompa, i już, czyli jak gdyby dwie imprezy. Ja tak jeszcze jedną słucham na jednym okiem patrzę. Co piszą? Jak to możliwe, że dzieci z całej Polski będą trenować na boisku w Raciborowicach, a dzieci z Raciborowicach trenowane przez twojego kuzyna nie mają wstępu na nasz stadion? Joleczko, jakby musisz mieć jedną wyobraźnię. Tak naprawdę my czekamy na dzieci z Raciborowic na tym obozie. Mało tego, my byśmy bardzo chcieli, żeby wszystkie dzieci trenowane przez mojego kuzyna Michała, którego serdecznie pozdrawiam, były w tym obozie, bo to fajna forma promocji, rozwoju, ale przede wszystkim niesamowita pamiątka dla tych dzieci. Natomiast z drugiej strony musicie zrozumieć pewną historię. Seniorzy GKS-u Raciborowice trenują na Orliku, dlatego że GKS dysponuje jednym boiskiem treningowym, w które właściciel pompuje ogromne pieniądze. Słuchajcie, zabiegi kosmetyczne na tej płycie to ponad 100 tysięcy złotych. I tu nikt nie jest dla nikogo złośliwy, tylko wy, Dawid, też trenujecie na Orliku, tak? Tak, tak. Nie trenujecie na tej płycie, bo gdyby trenowali na tej płycie plus grali mecze, to nie są w stanie utrzymać tej płyty do takiej poziomu. Także ja nie czytam tej uwagi pani jako jakiś sarkazm, tylko staram się wytłumaczyć, że tak się po prostu nie da. My w tym momencie w Kochlicach, tam gdzie moje dzieci trenują, ja dojeżdżam na treningi 60 km z moim kudełkiem, a trenujemy w Miłkowicach, bo tam nie ma sztucznej murawy w Kochlicach. I Kochlice też nas nie wpuszczają na trawę, bo ta trawa kosztuje 50 czy 100 tysięcy złotych. Nawożenie, cuda, podlewanie i tak dalej. A jeżeli wejdziemy z regularnym treningiem, szczególnie dzieci, gdzie ten trening polega na prowadzeniu piłki, gdzie ten trening polega, słuchajcie, na wielkiej ilości powtórzeń ciągle w tym samym miejscu, to w tym momencie, kochani, zajeżdżamy trawę. Dlatego trzymajcie kciuki, żeby pan Marcin Pitera zbudował duże, fajne obiekty sportowe, bo jeżeli tam będzie sztuczna nawierzchnia, to będzie miał gdzie mój kuzyn trenować dzieci. I trzymam za to kciuki. I za mojego kuzyna, i za Marcina. Okay? Pamiętajcie o tym. Dlatego w tym momencie, na dzień dzisiejszy, Raciborowice dysponują jednym boiskiem, na którym są rozgrywane mecze i trening przedmeczowy. Bo tak ma być, żeby zawodnik poczuł tą trawę, tą murawę, ten dystans. Nie można seniorskiej piłki przed meczem przygotować ustawień taktycznych na Orliku, który nawet nie jest połową boiska. Ale w tym momencie do treningu indywidualnego, kochani, potrzebna jest sztuczna nawierzchnia i tyle. Natomiast myślę, że nie ma problemu, żeby dzieci z Raciborowic nie trenowały na tymże Orliku. Wiadomo, kochani, że Orlik niższy stawy i tak dalej, bardziej jak naturalna nawierzchnia, no ale co zrobić, jak tej naturalnej nawierzchni nie ma? Fajnie by było mieć kilka boisk i wtedy właśnie na jednym czy dwóch trenować. Teraz na tym trenujemy, tam to odpoczywa 2-3 dni. Przeskodzimy z treningiem tutaj, tam to odpoczywa. A jak wjedziecie wszyscy razem na jedną murawę, kochani, to tak naprawdę nikt z niej nie będzie miał pociechy. Tak czy nie? No tak, no. Niestety, no na razie jest jedna, ale na pewno w najbliższej przyszłości będzie ich kilka. Myślę, że wytłumaczyłem to i tak naprawdę, no fajnie, że pani zapytała o to.
Oczywiście, tak jak Daga pisze, ogólnie ma otwarte zapisy i ja czekam na dzieci z naszego regionu. Słuchajcie, to ja nie robię teraz promocji w mediach ogólnopolskich, bo powiem wam tak, ograniczona objętość jednego boiska, więcej dzieci na obozie jak 90 trenować nie może. Natomiast ja i tak chciałbym gdzieś około 60 i zamknąć nabory. I w tym momencie naprawdę nie uciekam z promocją naszego obozu do jakichś gazet lokalnych i tak dalej. Za kilka dni promocja będzie w muzycznych radiu, co i tak nakręci dużo ludzi z okolicy. Kochani, zapisują się ludzie ze Świnoujścia, tak jak pani napisała, z całej Polski. A czemu się nie zapisują z Iwin czy z Raciborowic? Ja nie mam zielonego pojęcia, ale nie mnie to oceniać. Ja strasznie na nie czekam. Bardzo bym chciał. Oczywiście mojego kuzyna serdecznie pozdrawiam. Słuchajcie, najstarsze roczniki na obozie to 2005 rok, to są dzieci 18-letnie. Pozdrawiam Was, to ja, Kamil Jaworski. Po tym sezonie zakończyłem przygodę z piłką, po tym sezonie mam 26 lat. Ciężko to mówić, ale trzeba powiedzieć stop. 26 lat i powiedzieć stop? Słuchajcie, to jak tam nie ma żadnej kontuzji, to trzeba to przeanalizować. 26 lat to jest kwiat wieku, to nawet jeszcze nie jest szczyt formy. Tak, chodzi o zrobienie, słuchajcie, mówię, treningów czy turniej na inaczej, o tej porze roku, kiedy nie ma wegetacji i tak dalej, wejście na boisko jest absolutnie dewastacją tej niezakorzenionej trawy. Inaczej się to ma, słuchajcie, do końca sezonu, kiedy jest czerwiec, lipiec, kiedy trzeba dolewać wody, żeby ta trawa wegetowała. Ale w tej chwili, kochani, to wjechanie ciągnikiem, żeby jakiekolwiek zrobić zabiegi kosmetyczne, czy wrzucenie tam dużej ilości osób, to jest moment kolejny, to jest no, a tam sztuczne nawodnienie poszło, tam w tej chwili w Raciborowicach pompy głębinowe i tak dalej. Słuchajcie, kochani, troszkę empatii i zrozumienia, naprawdę. Słuchajcie, kochani, okej, mówiłem, że 1,5-2 godziny, jest 20:56. Czas na podsumowanie naszego live'u. Jak Ci tu z nami było, Dawidku? Jak mówiłem już wcześniej, że jestem szczęśliwie zadowolony. Fajnie, że mogliśmy porozmawiać. Pierwszy raz biorę udział w takim czymś, w przedsięwzięciu, że tak można było luźno, swobodnie pogadać. Ale czujesz się, jak oni tam byli, nie? Tak, no i o to chodzi. Wrażenie. I o to chodzi. A to tylko, kochani, jest w telefonie malutkie okienko. Natomiast jeszcze raz naprawdę strasznie się cieszymy, że z nami byliśmy. My Wam obiecujemy, że będziemy cyklicznie powtarzać te imprezy. Cieszymy się, że wydaliśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. To i tak za mało, no ale następnym razem widocznie Wam wydamy 7 autografów. Pamiętajcie, wersja limitowana. Dużo już ich nie ma. Nie będziemy ponawiać tej dużej wersji, będziemy bardziej schodzić do pocztówek, czyli takich mniejszych tych. Natomiast Włókniarz oczywiście pozdrawiamy, Rafałku, no, prosisz o pozdrowienia, a my serdecznie je pozdrawiamy. W każdym bądź razie jeszcze raz dziękujemy Wam za to, że byliście z nami. Polubcie GKS Cement Raciborowice, bo warto. Polubcie FCS GKS VfL Bochum Camp 23, bo warto. Na ten obóz zresztą Was zapraszam, bo cały czas są wolne miejsca. Pani Jolu, zapraszamy. Trzeba przekazać sąsiadowi, jednemu, drugiemu, trzeciemu, że to jest nieprawdopodobna historia, że w Polsce, że u nas w malutkim Raciborowicach, w malutkim Bolesławcu, kochani, takie rzeczy się dzieje. To przejdzie do historii. Ja nie wiem, czy to będzie powtarzalność. My tylko możemy naprawdę dziękować dla klubu, dla właściciela, dla sponsora właśnie za to, że przy takich potężnych inwestycjach tej murawy pozwala udostępnić nam na obiekty. Może inaczej. Myślę, że gdyby ten obóz miał się odbyć w tym miesiącu, to by się nie odbył, bo na taką trawę nie można wpuścić dzieci. Inaczej się ma do murawy w czerwcu, kiedy jest po sezonie, kiedy potem lipiec, sierpień będą zabiegi pielęgnacyjne, kiedy wszystko będzie wracać do normy. Także wtedy już nie jesteśmy w stanie tak dużej krzywdy zrobić, jak regularny trening piłkarski plus oczywiście mecze. I teraz co? Tym miłym akcentem. No tak. Przybijam piąteczkę. Dziękujemy Wam jeszcze raz bardzo. Było nam z nami. Musi odpoczywać, kolację zjeść i tak jak mówię, jutro ma mecz. A
a ja Was zapraszam jutro przed monitor, jak jeszcze Was nie zmęczyłem, na mecz, który rozegramy w ramach inauguracji, bo to początek ligi. Pogoda nam spłatała figle i dopiero jutro zaczynamy. Chciałbym tylko jeszcze Wam na koniec powiedzieć jedną rzecz, że wszyscy uczestnicy obozów naszych, obojętnie czy w wersji stacjonarnej, czy w wersji dochodzeniowej, otrzymają komplet strój. To są akurat spodenki. To jest VfL Bochum i ten komplet stroi ci zawodnicy zabiorą sobie na własność, do swoich domków, będą w nich trenować. Dokładnie, słuchajcie, to jest projekt sprzed roku, kiedy firma Nike jeszcze była oficjalnym sponsorem Bochum. W tym momencie Mizuno jest, ten kangurek taki jest ich głównym sponsorem. Jeżeli to się nie zmieni, a pewnie się nie zmieni do wakacji, to w tej oficjalnej koszulce Wasze dzieci będą trenować i w spodenkach. Każdy dostanie na koniec pamiątkowy pucharek, właśnie to jest z jednej edycji z Bochum, to jest z drugiej edycji Bochum, dostanie dyplom uczestnictwa i każdy z uczestników dostanie, kochani, piękną pamiątkową piłkę. To są nienadmuchane piłki, jedna jest z jednej edycji, druga z drugiej, my to traktujemy jako pamiątki. Nie chcielibyśmy kopać, mamy tych piłek kilkaset w domu, także te oszczędziliśmy. Są ładniutkie, fajniutkie. Takie ładne. Dzisiaj Bochum ograło Lipsk, to też fajna wiadomość, właśnie tutaj gdzieś Dawidek mi wyczytał. Też sympatyzuję bardzo z drużyną, która na ten moment może nie ma swojego progresu za dużego, nie punktuje za bardzo, ale świetnie szkoli dzieci i młodzież. Pamiętajcie, Goretzka w Bayernie Monachium czy Gündogan obecnie w Manchester City to są wychowankowie właśnie VfL Bochum i dlatego na ten obóz Was serdecznie zapraszam. Dużo bramek życzy Aneta Gimbas. Kiedy ten obóz, nie byłem od początku, od 25 czerwca. Na fanpage się dowiecie. Coś mówiłeś jeszcze, Dawidku, przerwałem? Nie, podziękowałem Panu. Stawiajcie domy na gole Dawida jutro. Ok, kochani, tyle naszego. Idę teraz do telefonu zrobić cyk. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Tobie, Dawid, że byłeś. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się krótko. Pa.